Z tej strony pan Belfer, najlepszy streamer wśród nauczycieli lub... Stop, jeszcze raz, replay. Tam nie było lub. Uwaga. Z tej strony pan Belfer, najlepszy nauczyciel... Jeszcze raz. Uwaga. Z tej strony pan Belfer, najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. Zaczynamy odcinek 7, a w nim klasa trzecia i węglowodory. Gotowi na alkany, alkeny, alkiny? To jedziemy! A, zostawcie suba. Zostawcie suba, pamiętacie, nie? Działamy, tu mnie widać, tu mnie widać. Taki, wiecie, srebrny guzik musi tutaj być. No jeszcze trochę brakuje, tam kilkadziesiąt tysięcy subów, więc pracujcie nad tym, nie? Bo srebrny guzik, pamiętacie, cel jest. Pierwszy polski nauczyciel ze srebrnym guzikiem YouTube'a. No muszę być ja, nie? Nie może być nikt inny. No to dobra. Zmienię kamerę. A, to jest mój nowy instrument, klasa trzecia. Ci, których nie było ostatnio, to nie wiedzą, a to jest mój nowy instrument, który porwałem moim synom. Bo pamiętajcie, zasada jest taka, że skoro jest live, to intro musi być animowane przeze mnie i muzyka musi być pisana przeze mnie. Wszystko jest autorskie. Tak więc gotowi? To jedziemy z koksem. Nie w tą stronę. No, ci co wiedzą, to wiedzą, płyta już niedługo. Grunt to luz. Więc tak, odcinek 7, czy też część 7, a w nim pojawią się następujące tematy. Rozkład jazdy na dziś. Co to jest chemia organiczna? Ropa naftowa i alotropia węgla, szereg homologiczny alkenów i alkinów, reakcje spalania, zastosowanie alkanów, destylacja ropy naftowej, benzyna, reakcje przyłączania, inaczej addycji i polimeryzacja. A na końcu, jak to na końcu, podsumowanie. Gotowi? To jedziemy z koksem. Słuchajcie, jest taka sprawa, że chemia organiczna to jest mój ulubiony dział, bo jest mega prosty. Tam się po prostu prawie wcale nie trzeba uczyć. Tylko jak wy po prostu widzicie te literki, to co tutaj jest napisane, chemia organiczna to kilka literek i kilka kresek, które potrafi na pół roku zmienić twoje życie w piekło, zmieńmy to. Wystarczy posłuchać pana Belfra. Więc tak, to nie jest piekło, to jest niebo dla chemika, bo tam mało jest teorii, jest troszeczkę praktyki i w kółko powtarzamy to samo. Zmieniamy po prostu końcówki. Więc ja was dzisiaj nauczę, tak jak w poprzednich odcinkach, jak umieć wiele się nie ucząc, bo to jest klucz do sukcesu i zrozumienia chemii. Musisz umieć, a nie musisz do końca się uczyć za dużo. Więc startujemy. Chemia organiczna nie jest straszna, ja ci o tym opowiem dzisiaj. Łap to. Co to w ogóle jest chemia organiczna? Chemia organiczna to dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń, bo pamiętajcie, że węgiel ma tą niesamowitą możliwość, że może łączyć się z innymi atomami, tworząc bardzo długie łańcuchy, a te długie łańcuchy mogą mieć różnorodne właściwości i to jest potęga chemii organicznej, bo w niej jest cała magia chemii ukryta, lekarstwa, tworzywa sztuczne i wiele innych rzeczy. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka. Tak więc uwaga, chemia organiczna inaczej nazywana jest chemią węgla, bo to na ich łańcuchach, na łańcuchach węglowych oparta jest właśnie struktura tych związków chemicznych. Słuchajcie, chemia organiczna, nie bójcie się jej, tak jak wam mówiłem, to nie jest tak, że ona jest straszna. Problem jest jeden. Jeżeli wykolejecie się na początku, tak jak mówię to moim uczniom na lekcji, to potem nie potraficie się wbić na odpowiednie tory. I w chemii organicznej, żeby ją ogólnie ogarnąć, najważniejszy jest ten początek. Jeżeli zrozumiesz go, to potem to jest tylko dobudowywanie, zmiana końcówek i tak dalej. Jeżeli nie rozumiesz początku, to nie dziw się, że potem dalej ci nie idzie. Więc ja wam dzisiaj to wszystko pokażę, jak to się robi, dobra? To czas start. Słuchajcie, jeżeli chemia organiczna jest oparta na związkach węgla, to pytanie, skąd my tak naprawdę te związki węgla mamy? Jednym z głównych źródeł związków węgla, które potem przetwarzamy, jest ropa naftowa. Ropa naftowa to jest naturalne źródło węglowodorów, związków zbudowanych z atomów węgla i wodoru. Trudna nazwa, węglowodory. Dzisiaj o tym będziemy mówili cały czas. Jest ciekłym paliwem kopalnym. Jak widzicie, jest taka czarnego koloru, jest głęboko pod ziemią schowana i pojawia się w takich bąblach międzyskalnych. Zaraz wam opowiem, skąd się wzięła. Podobnie jak gaz ziemny, gazowe paliwo kopalne, czyli takie wydobywane z podziemi, i węgiel kamienny, stałe paliwo kopalne, jest
pozostałością po prehistorycznych istotach żywych, żyjących na naszej planecie miliony lat temu. I to jest bardzo dobra myśl, żebyście sobie zakodowali, że ropa naftowa, która, na której jest oparty dzisiaj w zasadzie transport cały, bo cała benzyna, czy też olej napędowy jest stworzony z ropy naftowej, czy tworzywa sztuczne, czy bardzo duża część lekarstw, czy ubrania, słuchajcie, to jest nie do pojęcia, ile my jesteśmy uzależnieni od tego. Nic dziwnego, że ta substancja nazywana jest czarnym złotem, ponieważ jest źródłem, potem przemieniamy ją w bardzo wiele różnych substancji chemicznych, dzięki którym nasza cywilizacja po prostu idzie do przodu. Ale jest nią pewien problem, ponieważ tak jak macie tutaj napisane, jest pozostałością po prehistorycznych istotach. W związku z tym kiedyś był sobie jakiś dinozaur, zżarł palemkę, zadławił się, padł, zdechł. A że kiedyś było bardzo, bardzo wilgotno i wszystkie te tereny, była większość terenów była bagnista, nasza planeta wyglądała zupełnie inaczej, no to jego ciało po prostu zatopiło się w tym błotku. I tak przykryte było przez warstwy piachu, gruzu, innych rzeczy, oceanu, aż tam po prostu głęboko pod ziemią zaszły różnego rodzaju przemiany, skomplikowane przemiany biochemiczne. I z tego dinozaura tak naprawdę wychodzi takie czarne złoto. Oczywiście dinozaur, drzewa, wielkie paprocie itd., itd. To wszystko jest właśnie tutaj. To są te łańcuchy węglowe, które kiedyś tworzyły materię organiczną. Więc jest wielki problem z ropą naftową, bo ona jest wyczerpywalna. Bo potrzeba milionów lat, żeby powstały nowe źródła ropy naftowej, a my wydobywamy ją w takim tempie, że po prostu nie nadąża się tworzyć nowa ropa naftowa. Gdzie wydobywamy? W takich charakterystycznych miejscach, jak na przykład platformy wiertnicze. Tutaj mamy taką naziemną platformę wiertniczą i oczywiście są też na przykład takie wodne platformy wiertnicze i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajcie, ropa naftowa to jest po prostu źródło różnych węglowodorów. Sama w sobie jest bezwartościowa, trzeba ją oczyścić, o tym będzie dalej. No właśnie, mówiłem wam, że z ropy naftowej tworzymy tworzywa sztuczne, czyli plastiki. No to uwaga, skoro ropa naftowa powstała z rozkładających się dinozaurów, a plastik robi się z ropy, to znaczy, że plastikowe dinozaury zrobione są z prawdziwych dinozaurów? I z tym trudnym pytaniem, właśnie ciebie, młody człowieku, zostawiam samego. Jedziemy dalej. I tutaj dalej wracamy do naszego głównego bohatera dzisiejszej lekcji, czyli pamiętacie, że głównym bohaterem w chemii organicznej jest węgiel. Żeby przejść głównie do chemii organicznej, trochę sobie powiedzmy więcej na temat tego węgla. Cześć Patryk. Na temat tego węgla. Węgiel jest ciekawym pierwiastkiem, który występuje w stałym stanie i może występować w różnych strukturach, ma różną budowę wewnętrzną. Mówimy, że na naszej planecie węgiel występuje w różnych odmianach alotropowych. Alotropia, jak macie tutaj wyjaśnione, to jest zjawisko występowania w tym samym stanie skupienia różnych odmian tego samego pierwiastka. Nie mylić z izotopami, ok? To nie jest izotop, dobra? Cześć Dominika. Różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Odmiany alotropowe pierwiastka mogą różnić się między sobą strukturą krystaliczną lub liczbą atomów w cząsteczce. Zwróćcie uwagę, są trzy odmiany alotropowe węgla. Pierwsza odmiana to grafit. Znacie go z ołówków, to jest dokładnie ten sam grafit, który macie w ołówkach. Jest wydobywany z podziemi i zobaczcie, jak tutaj są ułożone te atomy węgla. One są ułożone w takie płaszczyzny. Jest sześć atomów węgla w płaszczyźnie i tak są posklejane w takie sześciokąty. I lagi ma pan. No trudno. To jest kwestia netu i prędkości neta. Czekajcie. Nie zrobię nic więcej. Może nie będzie lagów za chwilę. Wszyscy macie lagi? Wszyscy macie lagi? No wracamy. Czyli grafit. Grafit to jest ta substancja, którą macie w ołówkach. Ona jest zbudowana, atomy węgla w graficie są ułożone w takie sześciokąty i one tworzą piętra. I tak mamy sześciokąt, 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 sześciokąt w jednym piętrze. Te płaszczyzny są od siebie oddalone takimi, widzicie, delikatnymi odległościami. I jak wy na przykład piszecie na kartce papieru, to wy rozwalacie te wiązania chemiczne i wam te po prostu warstwy tego węgla, tego grafitu zostają na kartce papieru. Jakie właściwości ma grafit? Ok, super, że u was jest ok. Cieszę się. Słuchajcie, jakie właściwości ma grafit? Grafit jako ciekawostkę wytrzymuje bardzo wysokie temperatury. Jest używany jako ściana w elektrowniach atomowych na przykład. Grafit świetnie przewodzi prąd elektryczny, jednak ma minus taki, że nie idzie go jakby zgiąć. W związku z tym nie nadaje się do na przykład produkcji kabli. I grafit jeszcze, co tam jeszcze było? Jest miękki. Nie, no sami wiecie, że on po prostu bardzo łatwo jest go skruszyć i złamać. I teraz uwaga, druga odmiana. Cały czas mówimy o węglu, czyli tylko i wyłącznie
czyli tylko i wyłącznie o substancji, w której znajduje się węgiel, pierwiastkowy węgiel. Tylko on jest inaczej ustawiony, bo alotropia to są właśnie różne ustawienia atomów i wtedy tworzymy różne struktury, różne odmiany. Diament. Na pewno kojarzycie. Diament wygląda tak po wydobyciu z Ziemi. Wcale nie przypomina nam czegoś, co nam się kojarzy z telewizji. A to, co kojarzy nam się z telewizji i z pierścionków, to jest brylant. Oszlifowany diament nazywamy brylantem. Ciekawostka na temat diamentu. W cząsteczkach diamentu zobaczcie, jak są atomy węgla ustawione. Bardzo blisko siebie. One tworzą takie... takie tetraedry, to się tak nazywa fachowo, i te atomy węgla są tak blisko siebie, nie ma tych płaszczyzn tak jak tutaj, które są, te piętra są daleko od siebie i łatwo jest rozerwać te piętra, tylko to wszystko jest tak mocno ściśnięte, że uwaga, diament jest najtwardszym znanym człowiekowi minerałem naturalnym. Znaczy minerał jest zawsze naturalny, czyli najtwardszym znanym człowiekowi minerałem. Mimo tego, że zobaczcie, on pochodzi też z węgla, tak jak ołówek, którego jesteście w stanie, grafit, którego jesteście w stanie złamać ręcznie, a tu diament to już nie bardzo. To jest związane z jego budową wewnętrzną. Dobra, czyli pamiętajcie, diament jest bardzo, bardzo twardy i tak wygląda po wydobyciu na przykład z podziemi. I teraz uwaga, ciekawostka, ostatnia odmiana to są fullereny. Fullereny są stosunkowo niedawno odkryte, ich odkrywcy, dzień dobry Karolina, ich odkrywcy dostali Nagrodę Nobla. Fullereny mają takie ciekawe struktury, to jest również odmiana alotropowa, bo pamiętajcie, budową wewnętrzną się różnią, to wszystko co tu widzicie to są atomy węgla. I one mogą tworzyć takie zamknięte piłki, one się faktycznie nazywają futbolany, wyobraźcie sobie, C60, to jest 60 atomów węgla, lub takie nanorurki. One mogą mieć ciekawe zastosowanie na przykład w przyszłości, kiedy będziemy budowali takie malutkie robociki, nanotechnologia. Jest pewna teoria, która pozwala nam wierzyć, że na przykład wtedy te fullereny będą miały zastosowanie. Dzisiaj gdzie możemy się z nimi spotkać? Na przykład w tonerach do ksero. Po to, żeby utrwalić ten tłuszcz, czy też ten proszek, którym kserujemy, na kartce papieru, żeby on się nie ścierał. Tam jest domieszka tych właśnie fullerenów. One powodują, że nam nie odpada nam ten tłuszcz, więc jest, widzicie, w tonerach do kser. Ok, to tyle na temat węgla i jego odmian alotropowych. Mamy trzy odmiany alotropowe węgla. Grafit, diament i fullereny. Przejdźmy teraz do mięsa dzisiejszej lekcji, czyli do alkanów, alkenów i alkinów. To jest podstawa, dzisiaj będziemy o tym sobie dużo mówili. A ja Wam pokażę, jak znowu, nie ucząc się za dużo, dużo umieć. Cześć, Julita. Wołajcie ludzi, tych, którzy mogą być zainteresowani czymś takim, niech sobie na żywo, bo wtedy będę mógł na Wasze komentarze odpowiadać, niech na żywo sobie korzystają z tego spotkania ze mną. Więc nie, nie wpadają. Udostępniajcie, polubcie, dajcie cynka innym, że jestem. A my wracamy. Słuchajcie, sprawa jest następująca. Węglowodory, to już wiecie, było omówione przed chwilą, to są związki zbudowane z węgla i wodoru. Bardzo prosta definicja. I teraz węglowodory dzielimy na nasycone i nienasycone. Uwaga, w chemii co to znaczy związek nasycony? To jest taki związek, w którego cząsteczkach, nieważne jak długa będzie ta cząsteczka, może być malutka, a może być bardzo długa, ale uwaga, zawsze będą występowały wiązania pojedyncze. W przypadku węglowodorów i alkanów wiązanie pojedyncze między atomami węgla. Widzicie? Pojedyncze, pojedyncze, pojedyncze. O to chodzi. To są nasycone. Teraz uwaga, jest druga grupa, która nazywa się węglowodorami nienasyconymi i te dzielimy na alkeny i alkiny. Kluczem do zrozumienia różnicy między alkanami, alkenami i alkinami jest po prostu spojrzenie na budowę. Zobaczcie, wszędzie wiązanie pojedyncze to są alkany. Brawo Julka, cieszę się, po to jestem, żeby Wam pomagać. Takie wiadomości właśnie mnie cieszą, że ktoś ogarnął chemię dzięki mnie. I tego się trzymajcie. Chemia nie jest trudna. Teraz mamy alkeny. Alkeny mają jedno podwójne wiązanie, wszystkie następne są pojedyncze. Zobaczcie, co je wyróżnia. Podwójne wiązanie. I uwaga, alkiny mają jedno wiązanie potrójne między atomami węgla, wszystkie następne mają pojedyncze. Tutaj nawet Wam zaznaczyłem, co charakteryzuje alkany, alkeny, alkiny. I teraz te związki tworzą szeregi homologiczne. Co to w ogóle jest szereg homologiczny? Mamy szereg homologiczny alkanów, alkenów, alkinów. Szereg homologiczny to jest szereg związków chemicznych o podobnej budowie i właściwościach, w którym każdy kolejny różni się od poprzedniego o grupę CH2. Taka definicja. Czyli zobaczcie, alkany tworzą szereg homologiczny alkanów. Znacie metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan. I błagam Was, nauczcie się tych 10 nazw po kolei. Nauczcie się metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan. Jak 10 przykazań. Budzę cię w nocy, w koszmarze sennym, a ty wstajesz i mówisz metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan.
Rozumiesz? Bo jak to będziesz umiał, to nagle się okaże, że ta cała klasa trzecia to jest w ogóle piu, lajcik. A jak tego się nie nauczysz, no to po prostu potem nie kleisz. Nie kleisz, no bo nie masz z czego kleić, nie? No więc uwaga. Mamy ten szereg homologiczny i potem cała zabawa polega na przykład w tworzeniu szeregu homologicznego alkenów na tym, że po prostu zamieniacie. Uwaga, etan będzie etenem. Eten. Eten, propen, buten, penten. Widzicie? Końcówka inna. Słuchajcie tej końcówki. Tu jest końcówka N. Ja już mówię teraz o szeregu homologicznym alkenów. Jak to będzie? Super. Tak, orangutan. Świetne. No, gdzieś to już słyszałem. W alkinach będzie to etyn, propyn, butyn, pentyn, czyli inna końcówka i wy wiecie wtedy, co do czego należy. Także nauczcie się tego, ogarnijcie i wtedy będzie wam o wiele łatwiej. I teraz wam sprzedam takiego haka, jak poza tym, że nauczycie się tych 10 raz po kolei, nie musicie uczyć się nic. No prawie nic. Jak zrobić wzór, tak? Jak zrobić wzór jakiejś substancji, umiejąc tylko słowo butan? Uwaga, i uwaga, wiem, który jest na paluszkach. Musicie się nauczyć, że alkany mają coś takiego, co nazywa się wzorem ogólnym. To jest wzór ogólny alkanów. Czyli do każdego alkanu on będzie pasował, dlatego się nazywa wzór ogólny. CN, H2 razy N plus 2. Co to jest ta literka N? W to miejsce podstawiasz liczbę atomów węgla. Czyli tak naprawdę co wyliczysz na paluszkach. Metan, etan, propan, butan, ok? To jest to nasze N. I tworzy ci się bardzo proste równanie matematyczne. Spójrz. Na przykład butan. Patrzysz na końcówkę i musisz ją usłyszeć i zobaczyć, bo jeżeli jest końcówka an, to znaczy, że stosujesz ten ogólny wzór sumaryczny. I teraz jeżeli butan, metan, etan, propan, butan jest czwarty, to ty po prostu tu pod C podstawiasz czwórkę, czyli wychodzi ci C4. Teraz uwaga, trudna matematyka, ja to wiem, ale dasz radę. Jesteś już dużym chłopcem i dziewczynką. Dasz radę. 2 razy 4. Podpowiem. 8. To jest 8. Plus 2. To jest 10. Zobacz, jest 10. Cześć, bazę? 2 razy 4 plus 2 to jest 10. I stąd się bierze ta cyferka. Nie musisz się uczyć wzoru na pamięć C4H10. Tylko to. OK? To jest pewien taki schemacik. No i teraz tak, macie sobie wzór sumaryczny z tego ogólnego wzoru i teraz robicie wzór strukturalny. Też easy. Wypisujesz wszystkie węgle. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery węgle. I znowu, ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że stawiam przed wami wyzwania. Ja wiem, że życie od was wiele wymaga, ale jesteście już dorośli, prawie. Jesteście już w końcówce szkoły. Nauczcie się liczyć do czterech. W chemii organicznej węgle, które tworzą wszystkie związki organiczne, mają cztery łapki. I teraz w związku z tym, jeżeli wypiszesz sobie cztery węgle, to po prostu od każdego C muszą odchodzić cztery łapki. Nieważne w jakiej konfiguracji. Cztery w sumie kreski. No to patrz. Najpierw łączysz wszystkie pojedyncze wiązania. Dlaczego pojedynczym? Bo to nazywa się butan. Skoro to nazywa się butan, bo sobie ekran porysujesz od tych serduszek, ale dziękuję bardzo. Jeżeli to nazywa się butan, to znaczy, że wszędzie między literkami C masz wiązanie pojedyncze. OK? Dlatego ja tu napisałem jedno, jedno, jedno. A teraz następna sztuka, ta trudniejsza, to jest umieć policzyć jeszcze, ile brakuje do czterech. Jeżeli tu jest jedno wiązanie, to alkohole Dominika prawdopodobnie będą w czwartek. Tak, zrobię w czwartek jakieś takie godziny, jeszcze nawet przedpołudniowe, jest taki plan. Wykorzystam to, że w szkole nie ma zajęć. I tu macie jedno wiązanie, drugie, trzecie i to jest to czwarte. Cztery wiązania. Teraz zobaczcie ten węgiel. Jedno wiązanie miał tu, tak się chwyci, tu miał drugie wiązanie, no to ile mu zostało łapek wolnych? Dwie. Jedno i drugie. Teraz ten ma to samo, ten na końcu tu miał jedno wiązanie, to brakuje mu do czterech jeszcze trzech. Raz, dwa, trzy. Co piszecie na końcu tych wiązań? Oczywiście, że wodór, bo to są węglowodory. Tak? I teraz uwaga, polecam wam, sprawdźcie na końcu, czy ten wzór sumaryczny, który jest bardzo prosty, czy on będzie wam się zgadzał z tym wzorem strukturalnym. Zobaczcie, cztery węgla. Raz, dwa, trzy, cztery. Są. Uwaga, 10 atomów wodoru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest 10 atomów wodoru. Tak, Karolina, będą na pochodnych węglowodorów aminy i aminokwasy. Czyli na ostatnim live'ie, tak tym przed egzaminami. Dobra, przejdźmy dalej. Alkeny. Inna końcówka. Musisz usłyszeć ją. Alken. To nie jest ciągle to samo. To były alkany, a teraz mamy alkeny. Uwaga, co wyróżnia? Dlaczego coś nazywamy alkenami? Nie dlatego, że to ma nazwę alkeny, tylko dlatego, że to ma inną budowę i dlatego ma nazwę alkeny. To jest taka kolejność. Substancja jest taka. Jak coś jest takie, to już nie może należeć do grupy tych związków, bo się różni czymś od siebie. Czym się różni? Co jest, co jest jakby największym wyróżnikiem w tej cząsteczce od tej? Właśnie to, tak zwane wiązanie nienasycone, podwójne. Jeżeli jest podwójne wiązanie, to mamy alkeny.
No i teraz uwaga, jak macie alkeny, to masz nauczyć się dla alkenów tylko i wyłącznie tego ogólnego wzoru. Taki prosty, CNH2 razy N. I teraz zobacz. Teraz mamy zadanie, napisz wzory butenu. Buten, słyszysz końcówkę N, to teraz podstawiasz sobie do tego wzoru, bo ten pasuje do alkenów. Butan, metan, etan, propan, butan, to się nie zmienia. Jakby możesz sobie z tamtej dziesiątki liczyć, masz 4, czyli pod N podstawiasz 4 i teraz zobacz, co tutaj robisz. 2 razy 4 równa się 8. Dasz radę, wierzę w ciebie. C4H8, masz wzór gotowy, nie musisz się uczyć na pamięć, dobra? Koniec kucia, zacznijcie rozumieć. I teraz masz wzór sumaryczny, teraz zróbmy sobie wzór strukturalny. Najpierw wypisujesz 4 atomy węgla. Raz, dwa, trzy, cztery. Ponieważ to są alkeny, buten, to znaczy, że na początku, najlepiej jest zawsze pisać na początku, między tymi pierwszymi dwoma węglami jest wiązanie podwójne. No to ja sobie zrobiłem dwie kreski tutaj. Wszędzie następne są pojedyncze. I teraz znowu, ja wiem, że to jest trudne. Ja trzymam za was kciuki. Tak mocno, żebyście umieli liczyć do czterech. Zobaczcie. Jeżeli mamy ten węgiel i tu są dwa wiązania, to brakuje do czterech tylko dwóch. Tego i tego. Jeżeli tu mamy węgiel i on tu ma dwa wiązania i tu ma jedno wiązanie, to do czterech brakuje mu tego wiązania. I ten ma tu wiązanie, no to brakuje mu tych dwóch wiązań. No i ten tu ma jedno wiązanie do węgla, pozostałe trzy mu dopisujemy. Na końcu tych wiązań co? Literki H, jak wodór. No i macie C4H8. Brawo ty. No i teraz mamy ostatni szereg homologiczny, czyli alkiny. I to są związki również węglowodory nienasycone, które mają, uwaga, co je wyróżnia? Wiązanie potrójne między atomami węgla. Jedno wiązanie potrójne. I teraz zwróćcie uwagę. Mamy nazwę butyn. Czyli alkiny mają inną końcówkę. Mają końcówkę -yn. No i teraz zobaczcie. C4H6. Jak to wyszło? No ja wiem, to jest w ogóle hardkorowe zadanie. Ja wiem, że to jest hardcore. Przepraszam was za to, ja bym tego nie wymyślałem, ale tu nawet trzeba będzie odejmować. Odejmować. Dwa. Cisza jest po to, żebyś po prostu to zrozumiał, że dwa musisz odjąć. Zobacz, jak to się robi. Butyn ma cztery atomy, bo jest metan, etan, propan, butan. I teraz tu podstawiasz 4. I teraz uwaga, to jest to trudne. 2 razy 4. Tak, dobrze myślisz, to jest 8. I teraz uważaj, skup się. Minus 2. Tak, 6. Brawo ty. To jest szóstka, dlatego tutaj jest C4H6. I mamy wzór butynu C4H6. Nie inny. Uwaga, jak napisać wzór strukturalny? Między dwoma atomami węgla pierwszymi piszesz potrójne wiązanie, a wszędzie dalej pojedyncze. I teraz liczymy do 4. Już umiesz, prawda? W związku z tym mamy tutaj potrójne wiązanie i brakuje jednego do 4. Potem tutaj mamy już, uwaga, raz, dwa, trzy, tu już jest czwarte. Żadnego nie brakuje, więc nic nie dopisujesz. Tutaj, uwaga, jest jeden węgiel, który ma tu wiązanie i tu wiązanie do atomu węgla, więc brakuje mu dwóch do 4, więc dopisujesz górę i dół. I tutaj znowu. Pytanie czasami jest takie, czy ja tu muszę napisać na dole to wiązanie? Oczywiście, że nie. Masz wybór. Możesz napisać na dole, z boku, do góry. Nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby był z tej strony tu jedno wiązanie, bo zawsze liczymy do 4. No i uzupełniasz wodorami, sprawdzasz. C4H6. Jest git. To co? Poćwiczmy trochę. No właśnie, poćwiczmy trochę, tylko mi się slajd trochę rozsunęłem. Ale zanim ćwiczenia, to ja chciałem Ci pokazać właśnie, jak to będzie wyglądało u Ciebie prawdopodobnie w podręczniku. Tak wygląda szereg homologiczny alkanów. I po co masz się tego uczyć na pamięć? No bez sensu, nie? Więc masz się nauczyć tylko tego po kolei. To jest klucz do sukcesu. Masz nauczyć się tego po kolei, ponieważ, uwaga, kolejność oznacza liczbę atomów węgla, potem to już sobie zrobisz i to też sobie zrobisz. Tak wygląda cząsteczka metanu tak trójwymiarowo, gdybyśmy mieli ją sobie zobaczyć, nie? Tak wygląda bez tych wiązań, bo one tak naprawdę realnie się tam atomy przenikają ze sobą. Wiesz co? Nie ma. Kinga, nie ma żadnej różnicy. Różnica jest, kiedy napiszesz to w środku. Początek i koniec nie ma różnicy, bo cząsteczki są są trójwymiarowe. Czekajcie, czy ja mam jakąś cząsteczkę? Ostatnio rozwalałem wszystkie moje cząsteczki, żeby wam pokazać coś innego, dlatego ta jest jakoś niedokończona. No ale wam pokażę, to nie, no, będzie nie pedagogicznie, jak wam pokażę taką niedokończoną cząsteczkę, więc dajcie się pobawić chwilę. Chwila przerwy na dokończenie, jak to moi gimnazjiści mówią, pieska. Gdzie ja mam jakieś małe te wiązania? Gdzieś mi uciekły. Ktoś mi porwał chyba worek z moimi wiązaniami. A są, dobra. No, pokażę wam, o co chodzi z tym właśnie pytaniem, z tym pytaniem Kingi, bo Kinga zadała dobre pytanie, czy jest jakaś różnica między tym, czy napiszecie na początku, na końcu. Różnicy żadnej nie ma.
kwestia pewnego przyzwyczajenia, nie? Ja akurat takie mam przyzwyczajenie chyba, no też ze swojej szkoły, od swojego nauczyciela chemii, który w życiu miałem kilku różnych. I to po prostu oni tak robili, więc mi to też tak zostało, nie? Że ja zawsze piszę to na początku. I teraz zobaczcie, składam sobie, no widzicie, co sobie składam? Ciekawe, czy rozpoznacie tą cząsteczkę. Także posłużę się moimi modelami. W czwartek mam lekcję o alkoholach? W ten czwartek? Masz lekcję? Chyba w ten czwartek nie ma lekcji nigdzie. Przynajmniej u mnie w szkole chyba nie ma. Coś chyba ci się pomyliło. Więc uwaga, mamy taką cząsteczkę i teraz zobaczcie. To jest nasz propan, ok? Dlaczego propan? Bo ma raz, dwa, trzy atomy węgla i to jest cząsteczka tak naprawdę trójwymiarowa. Ona tak właśnie wygląda, nie? Te atomy się jeszcze dodatkowo przenikają, no i ona sobie krąży. I teraz jak wy napiszecie, gdyby to był propan, załóżmy, to byłoby podwójne wiązanie, w jakiś sposób bym to zrobił. Ok? Czekajcie, zmienię kamerę, żeby wam to ogarnąć. Dlaczego? O, zobacz. To jest propan. Raz, dwa, trzy atomy węgla i teraz zobacz, ile białkulek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. C3H8, proszę bardzo, C3H8 to jest nasz wzór, już nie będę zmieniał kamery. I teraz zobaczcie na to, jeżeli tu byłoby powiązanie podwójne, tak? To nie ma znaczenia, czy ja zrobię tak. To jest nadal ta sama substancja, rozumiecie? Że w rzeczywistości wszystko się obraca. Przód i koniec w cząsteczkach to jest to samo. Więc Kinga, odpowiadając na twoje pytanie, nie ma znaczenia. A my wracamy w takim razie... Nie uczcie się tego szeregu homologicznego na pamięć. A my ćwiczymy, tak żebyście sobie to ogarnęli. Jedziemy. Uwaga, do napisania mamy następujące rzeczy. Jak łatwo i bez kucia na pamięć napisać wzory wielu różnych węglowodorów? Przykład butyn. Nie ma sprawy, Kinga? Znowu, pierwsza rzecz, którą musisz umieć, wyliczyć sobie na paluszkach. Metan, etan, propan, butan. Wychodzi ci czwarte. Teraz następna rzecz, którą musisz zwrócić uwagę na tą końcówkę. In. To znaczy, że twoim wzorem ogólnym jest wzór od alkinów. Ten trudny, ten z odejmowaniem. Ten, który wyglądał tak. Patrz. 2 razy N minus 2. Widzisz? To jest ten trudny. I teraz, jeżeli ty wiesz, że butan był czwarty, to butyn też będzie czwarty, czyli to pod to podstawiasz czwórkę. I wychodzi ci tak, C4, H, 2 razy 4 to jest 8, minus 2 to jest 6. I masz to. Teraz jak zrobić wzór strukturalny? Wypisujesz sobie atomy węgla po kolei. Raz, dwa, trzy, cztery. Ponieważ patrzysz na końcówkę i widzisz, że to jest in, to znaczy, że to jest alkin, a alkiny miały potrójne wiązanie między atomami węgla, no to po prostu od tego zaczynasz. Raz, dwa, trzy. Wszystkie następne robisz pojedyncze. Raz i raz. Ok? I teraz zobacz. Do czterech. Uspokój się. Zrobisz to dobrze. Do czterech. Tu masz już trzy wiązania. Raz, dwa, trzy. Brakuje temu węglowi jednego. Napiszmy sobie tutaj. I co robisz na końcu? Wodór. Już ten węgiel ma cztery wiązania. Ten węgiel ma raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma miejsca, więc nic nie piszesz. Ten węgiel ma raz i dwa. Więc brakuje mu jeszcze, oh no, się rozpędziłem, o, więc brakuje mu jeszcze dwóch, proszę, ma teraz cztery wiązania. I ostatni węgiel ma jedno wiązanie tutaj, więc brakuje mu jeszcze trzech, żeby miał cztery wiązania chemiczne. Git, widzę, że już odpowiadacie następne pytania, brawo wy. Tak wygląda butyn. Jest jeszcze coś takiego, co nazywa się wzorem półstrukturalnym. Ja wam od razu napiszę wzór półstrukturalny, bo czasami on bywa. To po prostu są schowane wodory. Oszczędza się miejsce i nie rozpisuje się tych wodorów tak jak ja dookoła, więc wzór półstrukturalny wyglądałby tak. HC, potrójne wiązanie. Tu nie ma w ogóle wodorów. Ten ma dwa wodory, czyli CH2. Teraz ten ma na końcu CH3. OK? Czyli to jest nasz wzór półstrukturalny, kiedy wodory po prostu są schowane, nie rozpisujemy ich wiązaniami. Teraz propan. I teraz znowu, pierwsza rzecz, którą robisz, patrzysz na końcówkę. Jest końcówka an, w związku z tym szukasz wzoru ogólnego dla alkanów. CNH 2 razy N plus 2. To są alkany i to musisz znać. I teraz, jeżeli wiesz, że to jest propan, ten wzór pasuje do propanu, to musisz policzyć metan, etan, propan. Wychodzi ci trzeci. No to podstawiasz C3, to jest nasza trójka. I uwaga, 2 razy 3 to jest 6, plus 2 to jest 8. I wychodzi nam nasz piesek, nie? To jest właśnie nasz propan. Macie wzór sumaryczny. Zróbmy teraz wzór strukturalny. Wypisujmy trzy węgle po kolei. Raz, dwa, trzy. Ponieważ to jest końcówka an, to znaczy, że między węglami jest związanie pojedyncze. Raz i dwa. Widzicie? Teraz już węgle ze sobą połączyłem. No i teraz liczymy do czterech. No to tu brakuje trzech wodorów.
Tu brakuje dwóch wodorów, a tu brakuje tak. Tak to jest. Wzór półstrukturalny CH. No nie, czekajcie, bo tak naprawdę powinno się pisać trochę odwrotnie. O, oh, no, co ja tu kliknąłem? Sorensen. Powinno się pisać odwrotnie. Najpierw powinny być wodory, potem węgle. Czyli ja sobie zrobię to też prawidłowo. Czyli H3C. Dlaczego tak? No bo akurat tutaj mamy wiązanie, nie? Węgiel, węgiel. Tu mamy CH2. I nie ma sprawy, Klaudiusz. Dzięki za udostępnienie. Inni też mogą udostępniać. Tak wygląda nasz, nie? Może być też CH3, CH2, CH3. To niektórzy nauczyciele to uznają. Ja bym to uznał, gdybyście to zrobili CH3, CH2, CH3. Dobra, penten, ostatni, tak? Bo przyspieszmy trochę. Penten jest piąty, metan, etan, propan, butan, pentan, ale ma końcówkę N. To znaczy, że stosujemy dla niego taki wzór ogólny dla alkenów. 2 razy N. OK, macie ten wzór w głowie. Te trzy wzory powinniście mieć w głowie. Alkiny, alkany, alkeny. I teraz zobaczcie, co robicie. Podstawiacie teraz 5, czyli C5, H2 razy 5 to jest H10. Jest. Wzór sumaryczny gotowy. Teraz wzór strukturalny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wypisaliście 5 atomów węgla. Ponieważ to są alkeny, to na początku napiszcie podwójne wiązanie. Tak. Każde następne pojedyncze. I teraz znowu liczymy do 4. Tu są 2 atomy węgla. No to tu brakuje jeszcze 2 wiązań z wodorami oczywiście. Tutaj brakuje 1. Nie ma znaczenia, czy zrobisz to do góry, czy na dole. Tutaj brakuje nam 2. Tu brakuje 2 wiązań. No i tu brakuje 3. Cyk, cyk. A, trochę mi się to nie udało, ale jest okej, powiedzmy, trochę mi się to nie udało. Wzór półstrukturalny zróbmy sobie. H2C. Tak, no 2 wodory i węgiel, zobaczcie. Podwójne wiązanie. CH, to jest to CH, teraz CH2 będzie. Boże, żebym zmieścił. CH2, CH2. Aha, ja już siebie zakrywam, czekajcie. To jest właśnie to, czego czasami muszę się przesunąć, wybaczcie. Żebyście mieli odsłonięty ekran. Czyli tutaj mamy CH2 i jeszcze raz CH2 potrzebuję. I CH3. Zmieszczę czy nie zmieszczę? CH. Taka bieda trochę, nie? No ale nie będziemy tego powtarzać. CH2, CH, CH2, CH2, CH3. Kumacie bazę na pewno. Jedziemy dalej. Kto zrozumiał? Kto zrozumiał? Ręka do góry, łapka do góry, serduszko do góry lub ewentualnie komentarz. Co ty na to? Ogarnąłeś już pisanie wzorów alkanów, alkenów, alkinów? Czy to było naprawdę takie trudne? Czy trzeba było tyle uczyć się na pamięć? W ogóle nie trzeba się uczyć na pamięć. Myśleć trzeba. Myśleć trzeba. Włącz myślenie. Lecą łapki, lecą serduszki. Ja. OK. Karolina ogarnęła. Mi to starczy. Martyna zrozumiała. Brawo, Martyna. Pięknie. Pięknie. Po prostu pięknie. Jedźmy dalej. Na tym ostatnim nas wywaliło. Więc mam nadzieję, że starczy transferu. Dzisiaj mi się odnowił, więc możemy poszaleć. A więc, reakcje spalania. Z tym też macie duży problem i nie dziwię się, bo to są reakcje. Wy zawsze macie z równaniami reakcji trochę problemu, ale poćwiczymy, nie? Więc tak, musimy ustalić sobie jedną ważną rzecz. Reakcje spalania w chemii organicznej to jest podstawa, jeżeli chodzi o zdobycie dobrej oceny ze sprawdzianu i uwaga, one są w kółko takie same. W związku z tym, jak ogarniesz je raz, to będziesz umiała je za każdym razem zastosować. Są 3. Są 3 reakcje spalania. I one tak naprawdę różnią się od siebie tym, co powstaje po stronie produktów, czyli za tak zwaną strzałką. Teraz zobaczcie. Mamy tak zwaną reakcję spalania całkowitego, bo węglowodory możemy spalać. One są naszym naturalnym źródłem paliwa. Więc jeżeli możemy je spalać, ja sobie teraz pozwolę się obniżyć. Patrzcie. Wiecie, jak ja to robię? A, tak to robię. Dobra. W związku z tym startujemy. Spalanie całkowite, obojętnie czego, to jest spalanie, w wyniku którego powstaje tlenek węgla 4 i woda. Oczywiście chemia organiczna, oczywiście, nie? W związku z tym wiemy dobrze, że za strzałką w spalaniu całkowitym będzie nam tutaj powstawało coś takiego. Ja już sobie to napiszę. W spalaniu całkowitym zawsze powstaje tlenek węgla 4
czyli węgiel jest czterowartościowy, tlen w tlenkach, uczyłem Was już o tym, jest dwuwartościowy zawsze. Sprawdzam, czy mogę skrócić 4,2, wynik skracania spisuję na krzyż, wychodzi mi coś takiego. Chyba kojarzysz ten wzór i podpowiem, nie, to nie jest woda. A propos wody, to teraz będzie, bo widzicie, powstaje tlenek węgla 4 i woda. Tak, i to są substancje, które są zastrzałką, ok? Teraz zobaczcie tutaj. Spalanie niecałkowite dotlenku węgla 2, inaczej czadu i wody. To jest tak zwane półspalanie. To jest taka stara nazwa, ja jestem starym człowiekiem, często jej używam, ale ona oficjalnie już nie powinna istnieć, ale no, my, starzy ludzie, czasami używamy starych rzeczy, w związku z tym również używamy czasami starych nazw. Tak naprawdę trochę po to, żeby przyspieszyć mówienie, bo jak ja bym za każdym razem miał notatkę napisać napis spalanie całkowite dotlenku węgla 2, to bym się zestarzał prowadząc lekcję, więc po prostu mówię napisz półspalanie. No to jakieś stare nawyki, one nie są do końca dobre, ale tak was po prostu mówię, więc uwaga. Co w takim układzie jest w drugiej metodzie spalania, czyli w reakcji półspalania, czyli spalania całkowitego? Jest tlenek węgla 2, który wygląda tak. Węgiel jest dwuwartościowy, tlen jest dwuwartościowy, czyli skracają się wartościowości, nie pisze się nic. Taki wzór ma czad plus woda, czyli H2O. OK? Zobaczcie, że to jest po prostu... no. Teraz spalanie niecałkowite. Niecałkowite? Ja tutaj napisałem niecałkowite. Sorry, od razu na żywo będę poprawiał. Nie, nie dopisz. Popraw. Jakaś literówka się trafiła, no co ja poradzę na to, że się literówki potrafiły. Całkowite do węgla, sadzy i wody. Reszta jest chyba okej. Dobra, ale was coraz więcej. Fantastico, że jest was coraz więcej. Mam nadzieję, że chcecie się czegoś nauczyć. Więc teraz tak, w spalaniu niecałkowitym po prostu powstaje węgiel czysty. Ole, mi ta strzałka nie wyszła. Jesus. Co to było w ogóle? Panie Belfrze, co ty, strzałki nie można rysować? Patrz, tak się robi strzałkę. He? Dobra, no to powstaje czysty węgiel i woda. O, widzę, że ktoś już pisze tutaj reakcję w komentarzach. Brawo, wy! Tak się pracuje z panem Belfrem. Jasne, szare komórki muszą cały czas być aktywne. Dobra, słuchajcie, no to mamy te trzy substancje. Widzicie, czym one się różnią? Tylko tym. Dwutlenek węgla, czad i węgiel. Dzięki, Piotrek. I teraz uwaga, zobaczcie, co jakie jest zadanie. Napisz równanie reakcji spalania całkowitego etanu. Uwaga, na naszej planecie, jeżeli cokolwiek chcesz podpalić, potrzebujesz jeszcze jednej substancji, żeby coś spalić. Potrzebujesz tlenu. A tlen w reakcjach zawsze piszemy tak. Czyli plus O2 i macie tlen. Ten mi się trochę plusi, mam nadzieję, że uda mi się. Już ty, nie udaje się. O, no, co ja tutaj w ogóle... No nic, może tutaj coś wciśnie. Dobra, chciałem przesunąć, żeby sobie mieć więcej miejsca tu na wpisanie czegoś. Nieistotne. Teraz uwaga, czyli zobaczcie, to jest nasz szablon. O2 daje CO2 i H2O. Tak jest spalanie całkowite. O2 daje CO i H2O i O2 daje C i plus H2O. Teraz uwaga, po prostu będziecie różne substancje tutaj wpisywali, w tym miejscu jakieś. I w naszym zadaniu mamy spalić etan za pomocą tych trzech reakcji spalania. No to uwaga, etan to jest C2H6. C2H6. OK? No i teraz uwaga, co robimy? Po kolei. Pierwszą rzeczą, którą uzupełniasz, to jest węgiel. C2, a tu jest jeden węgiel. To przypominam Wam, żeby się zgadzało po stronie substratów. Tu są substraty, tu są produkty. No to tu jest za mało, więc mnożę razy 2. Duże cyfry mogę tylko wpisywać, to są tak zwane współczynniki stechiometryczne. Uwaga, kolejną rzeczą, którą uzupełniam, to są wodory. Tu jest 6, a tu są 2, więc wpisuję dużą trójkę. OK? Teraz uwaga, tlenów. Po tej stronie są 2. A po tej stronie, zobaczcie, są 4, 2 razy 2 i 3, czyli 7. Uwaga, uwaga, zapisuję sobie tą siódemkę, żeby tego nie zapomnieć. I teraz najważniejsze. Jeżeli wychodzi Wam nieparzysta liczba, bo tu jest 7 atomów tlenu po tej stronie, to żeby tutaj wpisać 7 atomów tlenu, musiałbym wpisać 3,5. No nie ma czegoś takiego jak pół cząsteczki tlenu, w związku z tym trzeba coś innego zrobić. I zapamiętajcie sobie, że jeżeli macie reakcję spalania alkanów, alkenów i alkinów i po stronie produktów, czyli tu, wychodzi Wam nieparzysta liczba atomów tlenu. Nieparzysta. Czyli uwaga, nieparzysta to jest na przykład 3, 5, 7 i tak dalej. To substancję, którą spalacie, mnożycie razy 2. Czyli po prostu wpisujecie tutaj dwójkę. Po co? Po to, żeby usunąć tą nieparzystość. I liczymy na nowo. Teraz macie, uwaga, nie 2 węgle, tylko już macie 2 razy 2, czyli 4 atomy węgla. Co trzeba zrobić z tą dwójką? Przekreślić, napisać tutaj 4. Bo tu są 4 atomy węgla, tu też chcesz mieć 4 atomy węgla. Teraz uwaga, ile masz atomów wodoru? 2 razy 6, czyli uwaga, 12. A tutaj chcesz mieć też 12, a są 2, no to skreślasz trójkę, piszesz 6. OK? I teraz zobacz. 4 razy 2 tleny to jest 8. I 6 razy 1, 8 plus 6 to jest 14. Uwaga, uwaga, jak zrobić tu 14 tlenów? Wpisujemy 7.
No trochę tak, mnożymy obustronnie przez 2. I potem wpisujemy tą cyfrę tlenów tutaj brakującą. To jest też taki hak, że zawsze ta cyfra, która wam nie pasowała na początku, ta nieparzysta 7 czy 9, dlatego ja ją napisałem na kółku, w kółku, żebyście sobie zobaczyli, że zobaczcie, ona zawsze będzie tu, dokładnie tu. Wpisana oczywiście w przypadku reakcji spalania alkanów, alkenów i alkinów. Dobra, to teraz to była reakcja spalania całkowitego. Okay. Teraz spalanie niecałkowite do tlenku węgla 2, inaczej czadu i wody. O czadzie będzie za chwilę trochę więcej powiemy. Spalam to samo, czyli C6H... Jezus, jakie C6? Sorensen. C2H6. Nasz etan. Okay. No i teraz zobaczcie. Dwa atomy węgla, tu jest jeden atom węgla, no więc oczywiście, żeby się zgadzało, wpisuj dużą dwójkę. 6 atomów wodoru jest po tej stronie są 2 atomy wodoru, więc mnożę razy 3. Okay. Teraz mi się wodory zgadzają, teraz tlen. Tu są 2 atomy tlenu, teraz zobaczcie tutaj 2 razy 1 i 3 razy 1, no niestety nieparzysta, wychodzi nam 5. Więc to, co spalam, mnożę razy 2, czyli tu wpisuję dwójkę. No i 2 razy 2 to jest 4 atomy węgla, więc tu z dwójki robię 4, żeby się zgadzało. 2 razy 6 to jest 12 atomów wodoru, więc tu z trójki robię 6 razy 2, daję, żeby dawało 12. I teraz zobaczcie, ile mam tlenów. 4 razy 1 i 6 razy 1 to jest 10 atomów tlenu po stronie produktów, a tu mam tylko 2. Jak zrobić z tego 10? Wystarczy pomnożyć razy 5. Pamiętajcie, że w chemii mnożymy. Duża razy mała. OK? I już uzupełniona jest ta reakcja. I ostatnia, mamy spalanie niecałkowite do węgla, inaczej sadzy. C2H6. I mamy 2 atomy węgla, więc tutaj też chcę mieć 2 atomy węgla, 6 atomów wodoru, tutaj są 2, więc mnożę razy 3, żeby się było też 6 atomów wodoru. Tu mam 2 tleny, tutaj w ogóle nie mam tlenów, a tu mam 3, niestety. Znowu nieparzysta liczba, w związku z tym to, co spalam, mnożę razy 2. Tu dwójka, 2 razy 2 to jest 4, czyli tutaj dwójkę skreślam, piszę 4, 2 razy 6 to jest 12 wodorów, atomów wodoru, to żeby tu było 12 atomów wodoru, to muszę pomnożyć razy 6, teraz mam 12 atomów wodoru. Teraz uwaga, tu nie ma tlenu wcale, a tu jest 6, czyli po stronie produktów mam 6 atomów tlenu, a tutaj tylko 2. Jak zrobić 6? Tak. I znowu, patrzcie, ta trójeczka się zgadza, cyk, i to łatwo tak sobie sprawdzić po prostu, czy gdzieś jakiegoś byka nie zrobiliście, ok? No, dobra. Tak są reakcje spalania. Ja oczywiście można przećwiczyć na wiele sposobów. Być może będzie na końcu jeszcze czas, to może zrobimy jakieś, a jak nie, to trenujcie. Na pewno macie wiele przykładów jeszcze gdzieś tam w zeszytach i tak dalej. Być może wam po prostu to pomoże ogarnąć, o co chodziło w tych reakcjach spalania. Teraz słów kilka takich edukacyjnych dla waszego bezpieczeństwa, dobra? Ponieważ pewnie nauczyciele na lekcjach chemii też wam na to zwracają uwagę. W wiadomościach, szczególnie jak się zbliża okres zimowy lub trwa okres zimowy, często niestety słychać, że ktoś na przykład się zaczadził. I teraz uwaga, ostrzeżenie. Czad jest naprawdę śmiertelną trucizną. Zobaczcie, w czym on się ulatnia. On się ulatnia w ostatniej, przedostatniej metodzie spalania. Czyli jeżeli na przykład macie ogrzewanie gazowe albo jakiś kominek i teraz nie dbacie o odpowiednią wentylację, to teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Co tak naprawdę powoduje, która reakcja spalania zachodzi? Bo to jest ważne. No, skąd ja mam wiedzieć, która reakcja spalania zachodzi? To się dzieje samo. W takim palenisku na przykład te reakcje spalania przełączają się same. Kto z was kiedyś się bawił, na przykład przygasił świeczkę tą szklanką? I na pewno na końcu zauważyliście, że zanim świeczka zgasła, to na świeczce pojawił się czarny nalot. Dlaczego tak się stało na samym końcu? Ponieważ uwaga, jeżeli jest szklanka, to tam się wypala powietrze. I na początku, kiedy było tego powietrza tam dużo, zachodziła reakcja spalania całkowitego. Powstawał w szklance dwutlenek węgla. Nie było tego widać. Potem, jak tego powietrza, czyli tlenu, było mniej, bo już został zużyty przez tą palącą się świeczkę, to automatycznie reakcja przełączyła się na spalanie niecałkowite. W szklance powstał również tlenek węgla 2, czyli czad, którego też nie widać, bo jest bezbarwnym gazem. Wy tego nie widzieliście. Świeczka się świeciła, wszystko elegancko, ale już reakcja zachodziła inaczej. I na samym końcu, kiedy już tego tlenu było prawie tyle co nic w tej szklance, to automatycznie reakcja się przełączyła ze względu na ilość tlenu na ostatnią reakcję spalania, spalanie niecałkowite. A w wyniku tego spalania powstaje czarny nalot, czyli sadza. Okay? I to jest jakby, te trzy reakcje zachodzą automatycznie, ciągle, w zależności od tego, ile tlenu dostarczasz do paleniska. Dlatego, moi drodzy, trzeba dbać o odpowiednią wentylację, to nie jest śmieszne, w domach czy tam w mieszkaniach. Dlatego powinni przychodzić kominiarze i sprawdzać sobie, czy te wasze kominy wentylacyjne są sprawne i szeroko gdzieś tam otwarte. Bo jeżeli wam na przykład ta sadza, która powstaje, ona powstaje po prostu w wyniku tej reakcji, na przykład w kominku spalania, zatka komin, to automatycznie będzie
mniej tlenu docierało do tego paleniska z zewnątrz. I w tym momencie, wy nawet nie będziecie o tym wiedzieli, kiedy reakcja spalania przełączy się na reakcję groźną do waszego życia i w wyniku tego spalania będzie się wydzielało na zewnątrz, będzie się wydzielała trująca substancja pod tytułem czad. Nie ma zapachu, nie ma smaku, a niestety najczęściej zatruwamy się ją w nocy. I jak śpimy, to tak naprawdę się dusimy, ponieważ czad co robi? Czad zatyka czerwone krwinki i one nie potrafią transportować tlenu. Bo dla czerwonych krwinek czad i tlen to jest dokładnie to samo. I one po prostu jak przykleją czad do siebie, to już nie działają. W związku z tym... postaram się Kinga jak najszybciej, żeby był na YouTubie. W związku z tym polecam Wam naprawdę używać właśnie gdzieś tam takich czujek, bo to są takie elektroniczne czujniki, które jeżeli jest za duże stężenie w powietrzu, to one po prostu pikają, bo normalnie jesteście w stanie go wyczuć. I tu macie, zobaczcie, czym się, jakie są objawy zatrucia czadem, nie? To też nie jesteśmy w stanie do końca jakby zwrócić uwagi. I może się to skończyć naprawdę śmiercią, bo się nie obudzicie, bo Wasze serce po prostu zacznie coraz wolniej bić, jak będziecie spali. No i wiecie, co się potem stanie, nie? Po prostu umrzecie z uduszenia się. Więc z czadem nie ma żartów, dobra? Nie lekceważ zagrożenia. To tyle, jeżeli chodzi o taką edukację dla bezpieczeństwa. Jak w przyszłości będziecie podejmowali decyzję, czy warto zakupić czujkę czadu, czy też nie warto, to zawsze warto. A my jedziemy dalej. Punkt piąty już, słuchajcie, ale mamy dobre tempo dzisiaj. Zastosowanie alkanów, destylacja ropy naftowej oraz benzyna. Stan skupienia. Węglowodorów oraz ich zastosowanie zależy w dużej mierze od wielkości łańcucha węglowego. Sami widzieliście, że metan, etan, propan, butan to są takie małe cząsteczki, a im dłuższe, tym oczywiście ich zmiana stanu skupienia też będzie inna. Na przykład, zobaczcie, pierwsze cztery, zakodujcie sobie, pierwsze cztery, czyli te, które mają 1, 2, 3 i 4 atomy węgla w cząsteczce, to są gazy. Uwaga, w zapalniczce jest... Cóż takiego jest w zapalniczce? W zapalniczce jest... Na przykład mieszanina propanu i butanu. Ja byłem na przykład kiedyś święcie przekonany, jak wszyscy mówili, że kupują propan-butan, to że to jest taka jedna substancja, wszyscy na to mówią, propan-butan, że to jest nazwa jednej substancji, a potem to się oczywiście okazało, że to jest propan i butan w tej mieszaninie, nie? Więc jak podpalacie zapalniczkę, to co syczy, to jest w środku jest taki płynny, bo on jest sprężony po prostu, jak macie przezroczystą. Jak otwieracie zawór, to wyrównują się ciśnienia, jak iskrę dodajecie, to Wam się podpala ten gaz, to jest mieszanina propanu i butanu. A na przykład jak macie kuchenkę gazową w domu, taką bez butli na gaz, bo w tych butlach dużych, czerwonych też jest propan i butan, on jest po prostu ekonomiczniejszy, daje wyższą temperaturę spalania. Ale jeżeli macie podciągnięte gazowe, na przykład spalanie gazowy gaz do domu, to wtedy po prostu tymi rurami żółtymi, żółtego koloru jest oznaczany metan, gaz ziemny. Teraz ciekawostka a propos metanu, zobaczcie jak wygląda właśnie sobie, to są bąble metanu, słuchajcie, zamarznięte na Antarktydzie, bo one wydobywały się z tych bagien, bo przecież Antarktyda, to pamiętajcie, nasz ląd cały czas się ruszał, w związku z tym kiedyś tam było bujne życie i tak jak ropa naftowa, tak samo gaz ziemny i tak samo węgiel, to jest pozostałość po tych prehistorycznych istotach. I on po prostu, ten metan się ulatniał tam i po prostu zmieniły się warunki atmosferyczne i ta woda cała na tej Antarktydzie zamarzła razem z tym gazem, który nie zdążył ulecieć. Więc tu macie takie piękne bąble metanu. Dalej mamy ciecze. Zobaczcie, od 5 do 16 atomów węgla w cząsteczce to są ciekłe stany skupienia. I dlatego tu jest znaczek benzyny, bo tam o benzynie będzie za chwilę. Ciecze, zapamiętajcie sobie. No i powyżej 17 i dalej, jeszcze dłuższe te cząsteczki, to już będą takie ciała stałe, bardzo różnej gęstości i różnej struktury. Okay? No właśnie, teraz mówiłem Wam, że ropa naftowa, którą możemy wydobyć z podziemi, jest w zasadzie bezwartościowa, jeżeli nie zrobimy z nią jednej rzeczy, o której mówiłem Wam w pierwszym odcinku bodajże, czyli nie oczyścimy jej. Jak nazywa się metoda oczyszczania ropy naftowej i dzielenia na składniki? Nazywa się destylacją. Co to jest destylacja? Było w pierwszym odcinku, ja Wam przypomnę, to jest rozdział mieszaniny jednorodnej. Ropa naftowa jest mieszaniną jednorodną na składniki, wykorzystując różnice w ich temperaturach wrzenia. To znaczy, pewne będą się gotowały szybciej, w niskich temperaturach, a drugie będą się gotowały bardzo późno, w wysokich temperaturach. Teraz zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Jeżeli przyjeżdża sobie tankowiec do Polski na przykład i on ma w sobie ropę naftową, zatankowaną gdzieś na przykład, nie wiem, u szejka w Arabii Saudyjskiej, czy gdzieś tam kupioną i ją wyrzuca w Gdańsku na przykład w rafinerii Lotosu czy Orlenu, to rafineria polega na tym, że ona ulepsza to paliwo. Czyli ona tą ropę naftową przede wszystkim musi właśnie przedestylować. I co tam jest? Jest pompowana ta ropa z tankowca i ona jest ogrzewana w takich specjalnych kolumnach. Dlatego na wybrzeżu, gdzieś tam pojedziecie sobie na trochę na ubocza, to będziecie widzieli takie bardzo ogromne konstrukcje metalowe, wysokie i tam właśnie przeprowadza się te różne skomplikowane procesy chemiczne. I tu się po prostu podgrzewa to wszystko. I zobaczcie, jaką macie temperaturę. Gaz opałowy to jest ten, który jest najlżejszy, on będzie
będzie ulatniał się do góry i on jest zbierany do góry. Temperatura wrzenia od 0 do 140 stopni Celsjusza to będzie benzyna. Wtedy się produkuje benzynę po prostu, którą tankujecie w samochodach. Potem będzie jakaś ciężka benzyna w takiej jakby wyższej temperaturze. Nafta, olej napędowy, czyli na stacji benzynowej jak tankujecie ON, to jest to olej napędowy. Zobaczcie, to jest to, co powstaje jak się gotuje ropa naftowa i ta faza, która ma od 250 do 350 stopni Celsjusza. To jest właśnie olej napędowy. I on sobie wylatuje z tej półki. Potem olej opałowy. Niektórzy mają zamiast gazu ziemnego, mogą sobie olejem opałowym, to takie coś kupują. Kolejną jakby rzecz, którą my odzyskujemy z ropy naftowej. Potem mamy oleje smarowe. Tak coraz bardziej gęste te substancje nam wychodzą. Zobaczcie, tu są lotne, a im niżej jesteśmy, coraz bardziej gęste. I na końcu mazut. Mazut to jest taka coś na pograniczu smoły i asfaltu i faktycznie z niego potem możemy stworzyć właśnie asfalt. My nic nie wyrzucamy z ropy naftowej. Wykorzystujemy wszystko, nawet kamyki, które zostaną na końcu, sklejamy ze sobą smołą, która powstała z tego i tworzymy drogę. I możemy stworzyć z tego tworzywa sztuczne, lekarstwa i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, ropa naftowa jest dla nas czarnym złotem i jest bezcenna, jeżeli chodzi o rozwój naszej cywilizacji. Dlatego na przykład jest recykling plastików, bo o wiele taniej w niektórych przypadkach jest przetworzyć ponownie butelkę plastikową lub nakrętkę plastikową, niż znowu wydobyć ropę naftową, bo jest jej coraz mniej. A ona nie nadąża po prostu się produkować, bo my po prostu chcemy jeździć, produkować, budować drogi, asfalty itd., itd. To wszystko jest z jednej ropy naftowej. Źródło jest jedno tej całej naszej zabawy w cywilizację XXI wieku. Kumacie bazę? Na bank kumacie. W związku z tym jedźmy dalej. A tutaj mamy właśnie hasło, co to takiego jest benzyna. Ja będąc znowu młodym człowiekiem wierzyłem, że benzyna po prostu, tak jak woda, ma swój wzór chemiczny. Wybaczcie, łyknę sobie herbaty. Ma swój wzór chemiczny, a okazuje się, że nie. Ponieważ benzyna tak naprawdę to jest nazwa mieszaniny. To jest mieszanina ciekłych węglowodorów, czyli tych węgla i wodoru, tych związków zawierających węgiel i wodór, zawierająca, uwaga, od 5 do 10 atomów węgla. Czyli w skład benzyny wchodzą pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan i tamte inne eny i inne. Okay? I to po prostu powoduje, że jak to wszystko wymieszamy, to tankujemy na stacji benzynowej benzynę. Mamy dwa rodzaje, 95-98. To mogę Wam powiedzieć jako ciekawostkę, że to jest tak zwana liczba oktanowa, czyli ilość stuków, czyli wybuchów w silniku. Jeżeli macie niższą cyfrę 95, to znaczy, że jest 5% ze 100%, czyli dlatego to jest 95% jest substancji, które nie wybuchają w Waszych silnikach, dlatego jest 95, a 5% to jest takich, które tam robią mikrostuki i mogą zepsuć Wasz silnik. Ona jest mniej zdrowa dla silnika po prostu. A 98 to jest taka, gdzie 98% substancji, które zatankowaliście, nie eksploduje, takich mikrowybuchów nie robi w Waszym silniku, a tylko 2% zostały takie, które ewentualnie mogą coś tam psuć w silniku. Więc po prostu 98 jest droższa, ale jest zdrowsza dla silnika. Dobra, tak jest różnica między 95 a 98, jeżeli chodzi o benzynę. Oczywiście tańsza jest 95, więc większość z nas tankuje 95. A jakie mogą być tego skutki? Różne. Może na przykład auto szybciej się zepsuć. Także jak ktoś ma ochotę się pobawić w rebusik, to może sobie zrobić teraz stop klatkę i pobawić. Ja lubię takie zabawy literkowe, ale nie ma teraz czasu, żebyśmy wyszukiwali wszystkie hasła, które tutaj się znajdują. Ktoś znalazł naftę. Kinga, widzę, że znalazła naftę. No, to fajnie, to się pobawcie. A my jedziemy dalej. No widzisz, cieszę się, że Ci się podoba 95, 98, zrozumiałaś, czym się różnią. Tak jest, zawartością substancji stukowych. 95 ma więcej tych, które wybuchają, a 98 ma mniej tych, które wybuchają, bo ma tylko 2%. Jedziemy dalej. Uwaga, uwaga, teraz reakcja, szósty punkt, już w sumie chyba przedostatni, ale ważny. Reakcja przyłączania, inaczej addycji do związków nienasyconych, inaczej i też będzie tutaj reakcja polimeryzacji, czyli reakcja tworzenia tworzyw sztucznych. Słuchajcie, to jest bardzo prosta reakcja, którą też nie zawsze jesteście w stanie zrozumieć, jakoś ogarnąć na lekcji, więc postaram się Wam to jakoś w łatwy sposób wytłumaczyć. Wyobraźcie sobie, że macie związek nienasycony, nie alkany, nie te, gdzie mają wszystkie wiązania pojedyncze, okay, tylko macie takie substancje, które mają wiązania podwójne, lub nawet potrójne. Sorry, nie mam trzeciej ręki, więc tu jakby nie dołożę tej trzeciej. I tam, gdzie jest wiązanie podwójne i potrójne, to jest bardzo ciekawe miejsce w tej cząsteczce, bo to miejsce może pękać. I teraz wyobraźcie sobie, że macie takie jedno podwójne wiązanie, tu jest pod spodem inne, i jedno z tych jest słabe, jedno jest mocne. To się nazywa tak, że jedno z tych wiązań jest takie mocne szkieletowe i trzyma tą cząsteczkę, ten jeden atom węgla i drugi trzyma mocno, okay? A to drugie nad nim jest takie delikatne. I ono, jak tylko coś w okolicy poczuje,
chlor, brom czy cokolwiek innego, to bardzo łatwo pęka i jest w stanie chwycić coś tymi wiązaniami, które są wolne. I teraz zobaczcie, na czym polega reakcja przyłączania, czyli inaczej addycji. To jest właśnie reakcja łączenia się cząsteczki zawierającej wiązanie wielokrotne. Bardzo ważne, wiązanie wielokrotne, czyli nienasycone, alkenu lub alkinu z inną cząsteczką, na przykład HCl, Cl2 i Br2. No i teraz zróbmy sobie takie zdanie, to jest nasz związek nienasycony, tak? To jest eten. Widzicie tu podwójne wiązanie, więc jest eten, podwójne, bo ma końcówkę N, specjalnie Wam jeszcze podkreśliłem. Eten bywa też inaczej nazywany etylen. To jest nazwa chemiczna, wynikająca z szeregu homologiczności, metan, etan, propan, szeregu homologicznego, metan, etan, propan, butan i tak dalej. A to jest nazwa zwyczajowa. Nazwa zwyczajowa jest nazwą po prostu nie mającą wiele wspólnego z tym, z chemią, ale zwyczajowa bardzo często też gdzieś bywa używana, więc trzeba to znać. Tak samo zwyczajową nazwą jest kwas solny. Nie? To fachowo kwas chlorowodorowy, ale większość z nas mówi na to kwas solny, mimo tego, że to nie jest nazwa prawidłowa. Dobra, no to jedźmy w takim razie, napiszmy sobie taką reakcję przyłączania chlorowodoru do etenu. Ja lubię uczyć tej reakcji w sposób strukturalny, bo wtedy widać, co się dzieje, więc napiszę sobie tak. Eten wygląda w ten sposób. Mamy to, podwójne wiązanie, ok, i uzupełniam sobie wodorami. Zobaczcie, tu jest wodór, jeden, tu jest drugi, tu jest kolejny i tu jest kolejny. To jest nasz eten, ok? Teraz uwaga, do tego dodaję, jest napisane chlorowodór, czyli HCl. HCl, chlorowodór. I teraz zobaczcie, co się będzie działo. Opowiadałem Wam o tych dwóch wiązaniach. Wyobraźcie sobie, że jedno z nich jest tym mocnym, które nie pęknie, a drugie jest takie słabe, delikatne. Ja napiszę sobie, tutaj zaznaczę, Wy nie musicie tego robić w reakcjach, ale ja wam zaznaczę, o co chodzi, że na przykład to wiązanie pęka i również pęka to wiązanie. Okay? I teraz, skoro pęka, to mamy pół wiązania, czyli jeden elektron walencyjny i tutaj jeden elektron walencyjny, no to mamy, uwaga, nowe możliwości, bo ten wodór przyłączy się tu, a ten chlor przyłączy się tutaj, bo otworzą nam się wiązania i się chwycą na nowo. Przyłączam coś nowego do tej cząsteczki. Uwaga, uwaga, jak się pojawi, jak będzie nazywana substancja, która powstała w wyniku tego, to będzie, jaki będzie miała wzór, może od tego zaczniemy. Zobaczcie, tu się nic nie zmienia, okay, tu się też nic nie zmienia, ale teraz zobaczcie, tu było podwójne, jedno pękło, więc zostało pojedyncze wiązanie. Teraz zobaczcie tutaj, ten wodór przyłączył się do tego węgla, więc mamy tak, a chlor przyłączy się tu. Jest coś takiego. Jak ta substancja się nazywa? Moi drodzy, to jest substancja, która nazywa się, jeżeli ma jeden chlor, to nie ma żadnego przedrostka, nazywa się po prostu chloroetan. Chloroetan. Cyk. Możecie się zastanawiać, dlaczego to jest chloroetan. Przecież startowałem z etenu, bo to był eten. Zobaczcie, podpiszemy Wam, żebyście kumali bazę. To był eten, to skasuję. Cyk, cyk. Startowaliśmy z etenu, prawda? Eten. Czyli ze związku nienasyconego. To był związek nienasycony. I nagle końcówka jest an. Zwróćcie uwagę, dlaczego? Ponieważ tu było podwójne wiązanie i to musiałem nazwać eten, a tu już jest pojedyncze, więc to już jest an. Związek nasycony, a to był nienasycony. Zwróćcie uwagę, końcówka jest ważna. Cyk i cyk. OK? Dobra, jedziemy dalej. Możecie to też sumarycznie, widzę, że na live napisaliście, faktycznie można to też sumarycznie sobie napisać. Ja lubię to pisać strukturalnie, bo wtedy widzę, co się dzieje po prostu. Napisz reakcję przyłączania bromu do etenu. Inaczej etylenu. Czyli teraz przyłączam brom. Uwaga, znowu mam początek taki sam. Mamy nasz eten. Raz, dwa, c, ciach. I ciach, i ciach, to jest nasz eten. Plus, i teraz uwaga, trzeba pamiętać, że brom, ja Was uczyłem o tym chyba w trzecim odcinku live'a, że brom tworzy cząsteczki dwuatomowe, Br2. Czyli widzicie, Br, nie jeden atom bromu, cząsteczkę. I znowu widzicie ten sam schemat, że tu pęka wiązanie i tu pęka wiązanie i nam się bromy tutaj przyłączą elegancko. Proszę bardzo, ten jeden poleci sobie tu, drugi poleci sobie tutaj, to wiązanie pęknie. No i co nam powstanie w wyniku tego? Taka oto substancja, która nazywa się, znaczy nazwę to sobie za chwilę zrobimy. Tu już jest pojedyncze wiązanie, cyk, bo pękło tamto. Czyli mamy brom, ciach i drugi brom. I teraz jak się ta substancja nazywa? Jeżeli mamy dwie obce rzeczy, pamiętajcie, że mówimy o węglowodorach.
Węglowodory mają w sobie węgiel i wodór. Jeżeli pojawia się coś nowego, to musimy to zaznaczyć w nazwie. Zobaczcie, tutaj nową substancją, nowym pierwiastkiem był chlor, więc nazwałem to chloroetan. Tutaj widzimy, że jest brom. Jeżeli bym napisał bromoetan, to byłoby za mało. Bardzo dobrze, Dominik. Jeżeli bym napisał bromoetan, to byłoby za mało, bo mam dwa bromy. Jeżeli mam dwa przedrostki, jeżeli mam dwie obce rzeczy w cząsteczce węglowodoru, nowe, takie nietypowe, to muszę dodać przedrostek di, czyli dibromoetan. Widzicie? Tak to wygląda. Dibromoetan. Mamy coś takiego. No i to oczywiście to też był eten, to ja sobie też tutaj, żebyście mieli jasność, to sobie to skopiuję, żebyście wiedzieli, skąd wychodziliśmy. Eten plus brom daje dibromoetan. Z boku wam napiszę również te końcówki, żebyście mieli taką małą ściągę, jaki przedrostek, nie końcówka, tylko przedrostek. Jeżeli mamy dwie obce rzeczy, dwie nowe, nietypowe, to przedrostek jest di. Jeżeli mamy trzy nietypowe rzeczy, na przykład byłyby trzy bromy, to przedrostek byłby tri. Jeżeli mamy cztery, to przedrostek wtedy jest tetra. Tetra. Wtedy byłoby tetra, bromo, coś tam. OK? To jest taka ściąga. Warto sobie z niej skorzystać i mieć ją gdzieś tam w głowie, bo to jest proste, a ułatwi wam myślenie. OK? Spoko. 2, 3, 4. No to jedziemy dalej. Brawo, Julita. No, widzę, że ogarniacie. Super git. Teraz jesteśmy sobie przy potrójnych wiązaniach. Teraz wam pokażę, jak wygląda przyłączanie do wiązań potrójnych. Czyli na przykładzie będziemy mówili o przykładzie etynu, inaczej acetylenu. Nazwa zwyczajowa, acetylen. Najpierw, zanim o nim sobie opowiemy, to chciałbym powiedzieć, że warto wiedzieć, w jaki sposób powstaje ta substancja, jak ją możemy otrzymać, etyn. Otrzymujemy ją z węgliku wapnia. Tak się coś takiego nazywa. Też karbid, inaczej to jest nazywana, taka nazwa własna, nazwa zwyczajowa. Tak on wygląda, takie kamyki, i on bardzo gwałtownie reaguje z wodą. Te kamyki węgliku wapnia wrzucone do wody, zobaczcie, wydzielają palny gaz. Uwaga, ten palny gaz to jest etyn właśnie, więc należy bardzo bezpiecznie robić to, bardzo nie polecam robić tej reakcji, i wydziela nam się tam jeszcze wodorotlenek wapnia w tej reakcji, więc ewentualnie można byłoby tam kombinować na temat mętnienia wody wapiennej, coś, jakieś kombinacje reakcji na egzaminie, ale myślę, że takich bardzo skomplikowanych koncepcji nie będzie. Więc tutaj macie właśnie reakcję otrzymywania acetylenu, dobra? Inaczej etynu. No to jedziemy, uwaga, napisz reakcję przyłączania wodoru do etynu. Tym razem zawsze zwracajcie uwagę na końcówki, bo to jest klucz do sukcesu. Etyn. Teraz cząsteczkę etynu to wam narysowałem. Widzicie, potrójne wiązanie ma, nie? No to my sobie zrobimy znowu to strukturalnie. Zrobimy to sobie strukturalnie, czyli tak. Potrójne wiązanie. Tu mamy wodór i tu mamy wodór. To jest nasz etyn. OK? Dodaję do tego, uwaga, wodór. Cząsteczka wodoru wygląda w ten sposób. Ciach i ciach. OK? No i teraz tak. Znowu. Pęka nam to wiązanie, okay, mogę sobie to zaznaczyć, i jedno z tych, macie trzy, jedno jest tylko silne, które nie pęknie, a teraz mogą pęknąć aż dwa, więc pęka nam sobie to wiązanie, to zaznaczam, że pęka, i ten wodór leci sobie tu, ten wodór leci sobie tu. I co nam powstaje w wyniku tej reakcji? Takie coś, H, C, H, tu podwójne wiązanie, H, H. Hmm? Ta substancja nazywa się, to był etyn, to już jest eten, ale uwaga, on ma nadal podwójne wiązanie. Reakcja się nie kończy, reakcja biegnie sobie dalej, kolejna cząsteczka wodoru pojawia się w okolicy i pęka kolejne wiązanie, tu na przykład, i to wiązanie pęka, i mamy tyk, to ten wodór tu się przyłącza, ten tu, i nasza ostateczna reakcja, ostateczna substancja, która powstanie, wygląda tak. Ciach, tu wodór, dochodzi ten od dołu, pojedyncze wiązanie teraz zostało, i ciach, i ciach, i ciach. Tadam. Więc ta reakcja ma dwa etapy. Można też to trochę zhakować, można byłoby to dwójkę napisać tu. Okay? Czyli dwie cząsteczki od razu. I wtedy jest tak, że dwa wodory lecą sobie z pierwszej cząsteczki do góry, a na przykład dwa na dół. I wtedy od razu piszecie to na końcu. Można to zrobić w ten sposób, nie? Ja wam rozpisałem to na etapy, żeby wam może było lepiej to ogarnąć. Że najpierw jedno wiązanie pęka, łapie sobie jedną cząsteczkę wodoru, potem drugie wiązanie pęka i tak dalej, i tak dalej. Jak nazywają się po kolei te substancje, które powstały? Ja skorzystam sobie z wzoru wielkości z poprzedniego slajdu. Okej. Okay. Zobaczcie, tu przełączyłem, wracamy sobie na tamten slajd. Mamy
To jest eten, bo jest podwójne wiązanie. Dobra. Teraz mamy tu. Wklejmy następny. Ten miał potrójne wiązanie, więc nazywa się etyn. Ciach. Jezu, etynem mi wyszedł jakiś kosmiczny. Dobra. I jeszcze ostatnia substancja, czyli nazwij produkt ostateczny. To nazywa się etan. Dlaczego? Bo ma wszędzie wiązania pojedyncze. Czyli zobaczcie, że jeżeli dodaję do związków nienasyconych, czyli alkenów i alkinów, jeżeli dodaję wodór, to po prostu ze związków nienasyconych robię nasycone. Dobra? Zapamiętajcie sobie to, że to jest reakcja nasycania, wysycania i tak dalej, i tak dalej. Łyk herbatki. Co tam u Was? Jeszcze Wam się nie grzeje mózgownicę? Pomału kończymy. Napisz reakcję przyłączania bromu do etynu. No to teraz mamy brom. To już był brom, tylko że teraz będziemy mieli inną substancję. Zobaczcie, mamy sobie nasz etyn i ja już tutaj zrobię skrót myślowy. Patrzcie, zrobimy sobie potrójne wiązanie. Panie, gdzie tu kurczę literkę jakąś mógłbyś dać? Dobra, mamy węgiel i mamy to. No, to nie ten przedmiot. Cieszę się, Karolina, że uratowałem Twój egzamin z chemii. Mam nadzieję, że dostaniecie maksa punktów, tylko pochwalcie się potem swoimi wynikami, jak już poznacie je w czerwcu, albo w ogóle napiszcie mi zdecydowanie po egzaminie, jak Wam poszło. Dobra? Z chemii. Dodajemy do tego brom. Cząsteczka bromu, przypominam Wam, jest cząsteczką dwuatomową, więc ma w sobie dwa atomy. To trzeba znać, po prostu tego ja sobie nie wymyśliłem. Tego Br2, H2, N2, O2. Są takie substancje w chemii, które występują w cząsteczkach dwuatomowych. Dobra, i teraz tak. Tu mamy dwie cząsteczki, ja sobie od razu to skrócę, czyli dwie cząsteczki tego bromu dodaję, czyli mamy podwójną sytuację. Mamy jeden atom bromu z tej cząsteczki leci sobie tu, drugi z tej cząsteczki. Wyobraźmy sobie, że jest druga taka cząsteczka i znowu jeden atom stąd i drugi atom stąd. Tak jakby mam teraz cztery atomy bromu, dwie podwójne cząsteczki. Więc od razu przechodzę sobie do końcowego etapu. Brawo, Dominik. I widzimy, że tu przyłączył się brom, na dole również przyłączył się brom. Teraz tu już wiązanie pojedyncze zostało. Cyk i cyk, no i wodór. I teraz tak, faktycznie, jest teraz, zobaczcie, zadajcie sobie pytanie, ile obcych, nietypowych atomów jest w tej cząsteczce. Typowym, przypominam, jest węglowodór, czyli wodór i węgiel. Widzimy, że są cztery. Przedrostek dla czterech. Magia XXI wieku wygląda tak, że nie mając tablicy robię sobie Ctrl-C, potem robię sobie tu i robię sobie Ctrl-V, a wy wszystko widzicie, że macie wpisać tutaj w nazwie tetra. No brawo, ktoś już poszedł dalej, jeszcze do cyferki. Brawo Mikołaj, tak, profesjonalnie powinny być jeszcze adresy atomów węgla, ale tego naprawdę, ja tu uwielbiam ten dział, ale nie będę ich męczył tą wiedzą. Wystarczy, że napiszecie, że są cztery atomy bromu, czyli tetra, bromo i teraz zapamiętajcie, że mamy już nie etyn, tylko etan. Rozumiecie, nie? Bo mamy po prostu już wiązanie pojedyncze. Tetra, bromo, etan. Ale brawo, Mikołaj. Tak, podoba mi się to. To właśnie na tym to polega. Jeden to jest fachowa nazwa. Czemu ja tego nie mogę przesunąć do góry? Widać mnie? Widać mnie. O, dobra, niczego o dziwo nie zasłoniłem. A to był etyn. Startujemy z etynu. Ctrl-C, Ctrl-V. 1,1,2 tetrabromoetan. Tak, prawidłowa nazwa to byłoby właśnie to. Ale my możemy sobie skrótowo to napisać. Jedźmy dalej. Ogarnęliście przyłączanie? Trochę dla Was tak się wyklarowało, na czym to polega, że to pękają sobie te wiązania i Br się przyłącza, Cl się przyłącza, co to byłby chloro, coś tam. Tu wystarczy, żebyśmy zmienili na przykład, nie wiem, tu bym wpisał propyn. To wtedy, uwaga, propyn też by miał potrójne wiązanie i tylko w tym miejscu nam się działa reakcja. Więc zapamiętajcie sobie, że tak naprawdę ta reakcja dotyczy tylko tego miejsca, gdzie jest podwójne albo potrójne wiązanie. Tylko tego. Cała reszta tam, te C, C, H, CH2 i tak dalej, w ogóle nic się tam nie dzieje. Nic. Przepisujesz. W ogóle się tym nie zastanawiasz. Więc cała aktywna część tej cząsteczki jest tam, gdzie jest związanie wielokrotne. Dobra? I tam się dzieje dokładnie to samo, co tu, tylko po prostu możesz sobie zrobić, nie wiem, wtedy tetra, bromo, propan, butan, nie? I tak dalej, i tak dalej. Dobra, jedźmy dalej. Aha. No właśnie, to jest taka ważna rzecz, która bardzo często bywa na testach. Zobaczcie.
W jaki sposób odróżnić związki nasycone od nienasyconych? Czyli przypominam, nasycone to są alkany, końcówka an, metan, etan, propan, butan, a nienasycone to podwójne wiązanie i potrójne, czyli mamy eten, buten i tak dalej, albo etyn, butyn, metanu, wiadomo dlaczego nie będzie, ani metynu, przepraszam, metan wiadomo jest, ale nie ma metenu, ani metynu. Metenu nie może być, ani metynu, ponieważ jest jeden węgiel w tej cząsteczce metan, a żeby był alken albo alkin, musi być podwójne wiązanie, bo potrójne między atomami węgla. Jak nie ma między czym mieć, no to właśnie potem no nie może być takiej nazwy. Więc pamiętajcie, nie ma w szeregu nienasyconych związków ani metenu, ani metynu. Nie istnieje. No właśnie, o co chodzi teraz z tym właśnie, jak odróżnić? Patrzcie, woda bromowa, wodny roztwór bromu, to jest taka najczęściej używana substancja do tego, uwaga, ważna informacja, tak? Także was trochę pouderzyłem, bo uderzałem po głowie, żebyście zakodowali sobie to. Woda bromowa ma brązowy kolor i może być też używany do tego wodny roztwór manganianu 7 potasu. On ma taki kolor właśnie fioletowy. I te obie te substancje, jak przepuszczamy przez nie substancje nienasycone, typu na przykład eten albo etyn, to one się odbarwiają, czyli tracą swój kolor pod wpływem tylko związków nienasyconych, tych, które mają podwójne wiązanie i potrójne. Bo zachodzi reakcja addycji i z roztworu usunięte zostają właśnie te składniki. Teraz wyobraźcie sobie, cofniemy się na slajd wstecz. Patrzcie tutaj. Mamy wodę bromową, patrzcie, jest etyn. Zobaczcie sobie jakąś butlę z etenem, czy tam probówkę, będą mieli narysowaną na egzaminie, czy na sprawdzianie będzie narysowana butla z etyn i będzie podpisane etyn. I teraz pompujemy, to będzie jakiś rysunek, nie wiem, nieważne jaki, i tam jest podpisane, będzie woda bromowa. Dobra? Woda bromowa, dlaczego jest wodą bromową? Bo to jest tak naprawdę brom rozpuszczony w wodzie, kolor brązowy. I teraz bierzecie sobie, pompujecie ten gaz, bąbelki sobie przelatują przez tą butlę. Z każdym kolejnym bąbelkiem będziecie widzieli, że kolor brązowy jest coraz mniej intensywny, aż w końcu w ogóle nie będzie koloru. Dlaczego? Bo pamiętacie, gaz przelatuje sobie przez tą butlę, leci dalej. Co on zrobił po drodze? Przereagował z tym bromem, który decyduje o tym brązowym kolorze wody bromowej, no bo to on powoduje, że woda się robi brązowa, bo to on nadaje jej kolor. I skoro wychwytuje go, czyli łapie go ten nasz nienasycony związek alken albo alkin i bierze go ze sobą do góry i usuwa spoza tej wody, bo leci sobie dalej w powietrze, no to jak może mieć woda kolor brązowy nadal albo fioletowy, jeżeli to był mangania 7 potasu? No nie może. Dlatego odbarwia się nam. I to mają, tą właściwość mają tylko związki nienasycone, te, które ulegają reakcji przyłączania, addycji. Bo jak macie nasycony na przykład butan, propan czy etan, to on nie ma podwójnego wiązania, które może pęknąć. Rozumiecie? Wszystkie są pojedyncze. Więc on po prostu wpompowany w tą butlę nie ma czym chwycić bromu, bo nie ma wolnych łapek, które mogą pęknąć. Więc przelatuje, brom zostawia w spokoju, w związku z tym kolor się nie zmienia. Więc zapamiętajcie, odbarwianie wody bromowej z brązowego na bezbarwny lub roztworu manganianu 7 potasu z fioletowego na bezbarwny, to jest reakcja, w której udowadniacie, że macie związek nienasycony, bo tylko one to potrafią zrobić. Czy to jest dla was jasne? Nam? To przejdźmy dalej. KMNO4 to jest wzór manganianu 7 potasu, ale wiesz co, na egzaminie nie pytają o to. O wodę bromową jakby coś będą pytali, więc to jest tam na przyszłość. Polimeryzacja. Co to jest polimeryzacja? Słuchajcie, polimeryzacja to jest reakcja łączenia się pojedynczych cząsteczek związku chemicznego, monomerów, czyli tych małych kawałków, w wielkocząsteczkowy produkt, polimer. Monomer to jest łańcuch. Patrzcie, to ja zawsze tłumaczę na lekcji w ten sposób. Jeżeli chcesz zrobić łańcuch, taki zwykły, nie wiem, rowerowy, drogowy czy cokolwiek innego, to co potrzebujesz? Potrzebujesz oczek. Oczko to jest monomer. I teraz oczko to nie łańcuch. Teraz, żeby powstał łańcuch długi, to potrzebujesz, cześć Wojtek, to potrzebujesz kolejnego oczka i kolejnego, i kolejnego, i kolejnego i budujesz łańcuch z oczek. U nas naszymi oczkami są te małe związki i tworzą, łączą się ze sobą i tworzą duży cząstek, duży łańcuch. Teraz zobaczcie, napisz reakcję polimeryzacji, czyli właśnie otrzymywania takiego długiego łańcucha, w wyniku której powstanie polietylen. Przypominam wam, polietylen to jest nazwa zwyczajowa, etylen to jest nazwa zwyczajowa etenu. Teraz zobaczcie, jak to zrobić. To jest bardzo proste wiązanie, bardzo prosta reakcja, której też często nie ogarniacie. Patrzcie. Mamy sobie butlę z etenem, czyli z taką substancją o wzorze, proszę bardzo, H, C, podwójne wiązanie, H i tutaj to jest eten nasz, nie? Pamiętajcie, inaczej etylen, eten, inaczej etylen. I kolejny, aha, i tych związków oczywiście jest dużo, nie? Więc możemy tu wykropkować sobie coś, nie? Tam ich jest dużo w tej butli, miliardy. I tu mamy kolejny, taki sam, obok, ciach, ciach i ciach, dobra? I narysujemy, mam nadzieję, że zmieszczę, że jeszcze trzeci jest.
ciach. Dlaczego ta reakcja jest ważna? Bo w wyniku tej reakcji powstają większość tworzyw sztucznych, czyli plastików. A każdy z nas ich używa. Kurde, coś mi... Staram się zmieścić, wiecie, na tym jednym slajdzie, żeby to wszystko tak się w jednej linii zmieściło, ale to będzie trudne. Więc przez to mi tak trochę te literki nie wychodzą. Wybaczcie. Ok, mamy trzy cząsteczki etenu. Czyli to są monomery, dobra? Monomery. I teraz jak one się ze sobą połączą, to, znaczy one nie będą chcieli się ze sobą połączyć, to jest najlepsze, bo my musimy je do tego zmusić. Jak my je zmuszamy temperaturą, ciśnieniem, tak? Znaczy podwyższamy temperaturę, ściśniamy je jeszcze bliżej siebie i dodajemy coś takiego, co nazywa się katalizator w chemii, przyspieszacz reakcji. I teraz jak są te warunki, to te cząsteczki są zmuszone w wyniku tych warunków, chcą ze sobą przereagować, po prostu. I teraz co się dzieje? Te wiązania się otwierają. Pamiętacie, jak była reakcja przyłączania, że one tam chwytają chlor sobie, brom i tak dalej? To teraz wyobraźcie sobie, że one po prostu zaczną chwytać siebie nawzajem. I zaczną chwytać i tworząc, zamiast pojedyncze struktury, zaczną się łączyć w jeden długi łańcuch i powstanie polietylen. Jak taka substancja będzie wyglądała? Proszę bardzo. Mamy tu ileś z przodu ileś związków, tak? Otwarte wiązanie. Tu mamy nasze H. Tu już nie ma podwójnego, tylko jest takie coś. Sorry, nie tak. A, kurczę, dobra. Replay, please. Źle napisałem wodory. Właśnie, źle nam się będzie otwierało. Także wybaczcie, ja sobie tutaj przepiszę te wodory, po to, żebyście zrozumieli to lepiej. W inne miejsce wpiszę. Dlatego mi nie pasowało. Cyk. Wodory to po prostu przy tym wiązaniu, przy tej reakcji warto pisać do góry i na dole. Bo one będą się jakby tymi bokami otwierały. Ja tego o tym zapomniałem, sorry. Cyk i cyk. I tu tylko po prostu poprzestawiam wodory, żeby to było dla Was bardziej oczywiste. I teraz te wiązania się otwierają. Tu, patrzcie, połowa wiązania, tu, połowa, tu, połowa, tu, połowa, tu, czyli elektron. Elektron tu, elektron tu. I zaczynają się łączyć w jeden długi łańcuch. Proszę, tu jest coś, tutaj te nasze wodory do góry. Teraz tak, tu już jest nowe wiązanie. No, trochę mi to... Co? Dzisiaj coś mi nie idzie pisanie na tym tablecie, no ale dobra. Czyli zobaczcie, to jest nowe wiązanie, to jest to wiązanie w tym miejscu. Tak, C, H, H. O, ten kawałek to jest ten kawałek. Widzicie, one się już połączyły. Ten kawałek to jest ten kawałek. Ja to potem Wam pozaznaczam. Dalej mamy to i to. To jest to i to. To i to, to i to, te wodory, czyli to jest ten kawałek tutaj i macie, o, pyk. O kurde, Wojtek. Tak, pan profesor Waligórski to jest kawał mojej historii. Profesor przybył trochę mniej, ale dzięki Wojtek, no to... Czy oni wiedzą, kim jestem? Znaczy oni wiedzą, że cię uczyłem, Wojtek, dawno temu? Dawno temu Wojtka uczyłem, oj, bardzo dawno temu. Gościu sobie nie ogarniał, ale w pewnym momencie faktycznie dostał zajawki. Super, lubię, jak uczeń ma zajawkę. I teraz zobaczcie, ja Wam pokażę ostatnią rzecz. Jesteście tam jeszcze? Dajcie cynka, ożywcie się, bo ja wiem, że to jest trochę nieczytelne, więc zwróćcie uwagę, to jest ten kawałek. Widzicie? Cyk. O! Nieźle. Teraz ten kawałek, to jest ten kawałek, widzicie? One się po prostu teraz zaczynają z tych małych, pojedynczych łańcuszków, tworzą całość. I tych łańcuszków jest po prostu miliardy i tworzą nam się ogromne łańcuchy węglowe, polimery, dzięki którym mamy coś, co możemy nazwać cywilizacją plastiku. Czytelne, czytelne. Brawo wy! Dobra, ja jeszcze, żeby to było wszystko git, nie musiałbym do tego wracać, to wybaczcie, ale ja sobie podpiszę tak. To są monomery. Ok. To są te nasze cząsteczki, widzicie? Tu. A to na dole to już jest polimer. Czyli cząsteczka zbudowana z wielu pojedynczych elementów. Polimer. Dokładnie ten polimer nazywa się polietylen. (Śmiech)
Kuba, to jest nieplanowane rzeczy są. Te rzeczy są nieplanowane i tylko i wyłącznie dla wtajemniczonych. Z różnych powodów. I teraz tak, pięknym tutaj kolorem wam zaznaczę, o co chodzi. To jest monomer. Okay. I to jest monomer. A tym pięknym kolorem, bo ta cząsteczka jest, pamiętacie, w całości, nie? To jest, czekajcie, sobie przesunę. Mieszczę się jeszcze na ekranie? Mieszczę się. I takie piękne rzeczy zrobiłem. Spam z serduszek. Cześć Marzena. No, także sorry za to, że jest trochę nieładnie to zrobione. No nie można mieć wszystkiego. Akurat z pismem sobie nie radzę. To co? Czyżby już było podsumowanko? Oby już było. Nie, a jeszcze jedna rzecz, ale taka ciekawostka. A propos polimerów, słuchajcie, bo ta reakcja polimeryzacji, która jest taka wow, straszna, brzydka, jeszcze przeze mnie napisana, że to już w ogóle totalnie brzydka, ona jest bardzo ważna w życiu codziennym, bo zobaczcie, co to są kilka elementów, które dzięki niej otrzymujemy. Tak wyglądają polimery jak granulki, tylko te, czyli wytworzone w fabryce polimerów. Zobaczcie, że one mają nadane różne barwniki i oczywiście potem je bierzemy, przetapiamy w co tylko chcemy. I mamy te nasze jakby nakrętki plastikowe, różnokolorowe. Ciekawostka, dlaczego nakrętki są zbierane w tych akcjach charytatywnych? Ponieważ uwaga, butelka plastikowa sama w sobie może być z różnych substancji chemicznych, z różnych polimerów. A nakrętki są zawsze z tego samego robione. Więc jeżeli chcemy przetworzyć sobie coś nowego, to o wiele łatwiej jest mieć ten sam surowiec, przetopić go, dodać nowego barwnika i zrobić z niego nowe nakrętki. To jest po prostu tanie w produkcji, recykling. A butelki po prostu gorzej się recyklinguje, tak naprawdę. Bo one, jedne są z polietylenu, drugie z czegoś innego. Polietylen to są takie najbardziej miękkie, na przykład Oaza w Biedronce, to jest taka polietylen. Folia śniadaniowa też jest zrobiona z polietylenu. Ale na przykład Coca-Cola, która ma twardą butelkę, już jest zrobiona z innego czegoś. Niby dla was to jest to samo, plastik przezroczysty, ale substancja, która to tworzy, już zupełnie inną substancją jest, więc nie można tego pomieszać w kotle i zrobić z tego jednej nowej butelki. A z nakrętkami jest dokładnie tak, że one wszystkie są robione z tego samego, więc jest łatwiej. Dlatego w tych akcjach charytatywnych zbieramy nakrętki, a nie całe butelki. No także macie tutaj przykłady tworzyw sztucznych. Dzisiaj świata bez tworzyw sztucznych sobie nie wyobrażamy. Polietylen nadaje się do recyklingu, to jest właśnie znaczek recyklingu polietylenu, więc można go spokojnie do tych pojemników żółtych na tworzywo sztuczne wrzucać i polecam to robić, bo po prostu warto zadbać o naszą planetę, bo chcemy być eko, bo chcemy żyć tutaj w zdrowiu, spokoju, mimo tego, że i tak nadszarpnęliśmy tą naszą planetę, także ona nam się odegra. Miejmy nadzieję, że tego nie dożyjemy. Ale bądźmy pozytywni, kończmy to! Podsumowanie. Dobry czas? Całkiem niezły. Jeszcze szkoły mi nie zamykają. Więc tak. Podsumowanie z tej części, czyli z węglowodorów. Alkany, alkeny, alkiny. W tabeli podano wartości temperatury topnienia i temperatury wrzenia pod ciśnieniem standardowym, czyli 1013 hektopaskali dla wybranych węglowodorów o łańcuchach prostych. Okay? Żadnych rozgałęzionych, bo one mogą być jeszcze rozgałęzione, zamknięte, cykliczne, te łańcuchy nie, ale my tym w gimnazjum nie musimy się zajmować, to jest taka ciekawostka. Mamy sobie jakiś węglowodór i jego temperatury, dobra? Temperatury topnienia, temperatury wrzenia. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz prawda lub fałsz. W temperaturze 20 stopni Celsjusza plus 20, wszystkie węglowodory podane w tabeli mają taki sam stan skupienia. Sprawdźmy to. Plus 20. Taki sam stan skupienia. Uwaga, ten w plus 20 jest gazem, bo tak, poniżej minus 183, poniżej minus 183 jest ciałem stałym. Tak, Adam, z gimnazjum. Poniżej minus 88 jest cieczą, a powyżej jest gazem. Czyli tak, w 20 stopniach będzie gazem. Ten powyżej 20 stopni Celsjusza również będzie gazem, bo jest ciepło. Ten powyżej 0,6 stopnia, minus 0,6 stopnia też będzie gazem, ale uwaga, tu macie ostatni, czyli macie pentan C5, zobaczcie, 2 razy 5 plus 2, czyli wiemy, że to jest pentan, ten wzór do pentanu pasuje do alkanów i tu jest 36 stopni, czyli on, uwaga, w 20 stopniach Celsjusza będzie czym? Cieczą, nie będzie gazem, te będą gazami, ten będzie cieczą. Brawo, to jest fałsz. Jezu, nie tym kolorem. Panie, weź się ogarnij, jaki ten, weź ty, tutaj nie rób wioski. No, fałsz, zaznaczamy fałsz. To jest nieprawda.
Przeanalizowaliśmy sobie to i wyszedł nam fałsz. Dla opisanych węglowodorów wartości temperatur wrzenia rosną wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce. Zobaczcie, tu mamy 2 atomy węgla, 3 atomy, 4 atomy, 5 atomów węgla. A tutaj mamy tak, minus 183 stopnie. Temperatury wrzenia, przepraszam, temperatury wrzenia. Minus 88,6, cieplej, minus 42 stopnie, cieplej, minus 0,6, cieplej, 36. Tak, rosną, cały czas rosną. Im więcej atomów węgla w cząsteczce, tym więcej temperatury potrzeba, żeby zagotować tą substancję. Czyli to jest prawda. Ciach. Okej, jedźmy dalej. O, to zadanie jest dobre. W celu identyfikacji 3 gazów, etanu, etenu i etynu, przygotowano zestaw doświadczalny, przedstawiony na poniższym schemacie. Proszę bardzo, macie sobie próbóweczkę, jest wszędzie zaznaczone, że jest woda bromowa, czyli pamiętajcie, brązowy kolor. I do pierwszej próbówki ładujemy etan, do drugiej eten, a do trzeciej etyn. Takie gazy. Dokończ zdanie, wybierz odpowiedź A, B albo C. Po przeprowadzeniu doświadczenia można było zidentyfikować. I teraz tu jest ciekawostka. Na tym się wyłożyliście, bo ja was uczę, albo inni nauczyciele, że woda bromowa służy do odróżniania węglowodorów nienasyconych. Ale w tym pytaniu jest podchwytliwość pewna, bo jest na pytanie, po przeprowadzeniu doświadczenia można było zidentyfikować jedynie. Woda bromowa odbarwi się w 2 próbówkach. Tu, bo jest eten i tu, bo jest etyn. I tu się odbarwi. I wy nie będziecie mieli pojęcia, gdzie jest eten, a gdzie jest etyn. Po prostu w obu wam się odbarwiła. Ale za to będziecie wiedzieli, że tam, gdzie wam się nie odbarwiła, czyli tutaj, jest na 100% węglowodór nasycony. Więc jedyna rzecz, którą będziecie mogli odróżnić, to jest ten węglowodór nasycony. Bo on nie zmieni koloru wody bromowej, a pozostałe zmienią. Ponieważ tylko ten gaz, i tu ciekawostka, nie odbarwia wody bromowej. Ok? Dlatego będziecie na 100% przekonani. Świetnie. Co tam pisali A2? Brawo wy. A cała reszta, pamiętajcie, włączcie myślenie na egzaminie. Bo czasami te pytania są trochę od drugiej strony i trzeba po prostu waszą wiedzę przełożyć na pytanie. Wy to wiecie, tylko musicie tego głęboko w głowie poszukać. I nie śpieszcie się aż tak bardzo, żeby po prostu nie popełnić błędów z głupoty. Jedziemy dalej. Coś mi tu uciekło. Poniżej przedstawiono wzory 4 węglowodorów. Proszę bardzo, taki, taki, taki i taki. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz prawdę lub fałsz. Mamy zdanie. Węglowodory 2 i 3, proszę, 2, ten i 3 należą do szeregu homologicznego alkanów. Prawda czy fałsz? Należą do szeregu homologicznego alkanów. Wszystkie mają pojedyncze wiązania. Alkany mają pojedyncze wiązania. To jest prawda. Teraz uwaga, węglowodór 1, ten, należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2 razy N. Przypominam, tu jest potrójne wiązanie, a jak jest potrójne wiązanie, to były alkiny, a w alkinach było trudno, bo tam, moi drodzy, w alkinach, tam gdzie jest potrójne wiązanie, trzeba było jeszcze odejmować. Odejmować. Więc nie ma tu odejmowania, więc to jest fałsz. Bo dla alkinów jest 2 razy N, ale minus 2. A to jest alkin. Dobra, pytanie 12.2. Węglowodór 4, ten, odbarwia wodę bromową. Tak, jest nienasycony, ma podwójne wiązanie, więc reaguje z bromem. Odbarwia wodę bromową. Czyli mamy tutaj... Prawda. Węglowodór 1, 2, 3 i 4 mogą ulegać reakcji spalania całkowitego. Oczywiście, że tak. Wszystkie ulegają reakcjom spalania całkowitego. Kwestia tylko tlenu. Ile tlenu dopompujecie do reakcji? Mówiłem wam o tym, nie? Że jakby to, jaka reakcja spalania zachodzi, to tylko jest uzależnione od ilości tlenu w tej reakcji, jaką dostarczycie. Czyli mamy taki zestaw. Dzięki, że ze mną jesteście i mi podpowiadacie. The last one. Ostatnie pytanie. W którym wierszu tabeli poprawnie scharakteryzowano, wymieniono węglowodory? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Uwaga. Wiersz, tu mamy wiersz. Metan jest gazem, tak? Zgadza się. Eten jest gazem, zgadza się. Bo pamiętacie, co jest gazem? Od 1 do 4 atomów węgla w cząsteczce, dobra? Etyn jest cieczą. Nie, nie jest cieczą. W związku z tym A odpada. Jedziemy B. Metan. W jego cząsteczce występuje wiązanie podwójne. Nie, mówiłem wam to wcześniej. Nie może być wiązania podwójnego między atomami węgla, bo tam jest jeden węgiel. Okay? W metanie jest jeden węgiel, jedno C, więc odpada w ogóle na początku. Odpowiedź C. Odbarwia wodę bromową metan. No jak? To jest węglowodór nasycony, alkan, metan, etan, propan, butan. One nie odbarwiają wody bromowej. Odpada. Odpowiedź D. Metan jest związkiem nasyconym. Tak. Należy do alkanów. Eten jest związkiem nienasyconym. Tak. Ma podwójne wiązanie.
Etyn. W jego cząsteczce występuje wiązanie potrójne. Tak, bo ma końcówkę -yn, czyli jest alkinem, czyli potrójne wiązanie. Odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. Brawo ci, którzy są ze mną i odpowiadają non-stop. Brawo wy. No to co? Ogarnęliśmy to. Ciekawe, ile mi pakietu zeszło. Don't worry, BHP. Uwaga, co dzisiaj się działo? Rozkład jazdy był następujący. Dowiedzieliście się ode mnie, co to jest chemia organiczna i czym się zajmuje i dlaczego jest taka super. Dowiedzieliście się również, co to jest ropa naftowa, co ma wspólnego z dinozaurami i co to jest alotropia węgla, czyli czy diament i grafit, to w sumie to samo. Szereg homologiczny alkanów, alkenów, alkinów. Czyli pokazałem wam, jak się nie uczyć, a umieć. I mam nadzieję, że to skorzystacie, bo to wam się przyda. Dalej były reakcje spalania. Bardzo ważna rzecz. Pokazałem wam, że tak naprawdę między nimi różnica to jest tylko i wyłącznie tym, co powstaje na końcu. Mamy całkowite CO2, mamy niecałkowite do czadu, gdzie powstaje czad CO i mamy niecałkowite do węgla, gdzie powstaje sadza, czyli C. CO2, CO i C. Uzależnione jest to od tego, ile tlenu użyjecie do reakcji. Piąte, zastosowanie alkanów, destylacja ropy naftowej, benzyna. Tutaj mówiliśmy sobie trochę o węglowodorach, czyli o stanie skupienia węglowodorów, że zależy od długości łańcucha. Destylacja ropy naftowej, pokazałem wam, że w zależności od temperatury powstają z ropy naftowej różne substancje, można oddzielić, bo ona w sobie ma naprawdę bardzo dużo związków chemicznych i wszystkie wykorzystujemy. No i wytłumaczyłem wam, czym jest benzyna. Że benzyna to jest mieszanina, a nie związek chemiczny. Pokazałem wam, jak w łatwy sposób ogarnąć reakcję przyłączania i polimeryzacji. Oraz na końcu ogarnęliśmy parę pytań z egzaminu. Dzięki, Wiktoria. Także było mi bardzo miło. Tym razem nie stresowałem się internetem. Nie ma sprawy, Martyna, Julita. Oby wam się to przydało. Jeżeli nie teraz, jeżeli nie zdajecie w tym roku egzaminów, to po prostu na sprawdzianach, na kartkówkach i gdzie indziej. Ja wam też dziękuję, że byliście, bo sens jest to robić tylko dla was, bo dla siebie, no to po co? Będzie to gdzieś na YouTubie za jakiś czas. Pamiętajcie zostawić suba, bo czemu nie? Mogę mieć tutaj, kurczę, jakiś, wiecie, ten srebrny przycisk. Także liczę na was. Dzięki wam za lajki. Mamy już ich 5000, udało się zbierać. Ja wiem, że był challenge, będzie Q&A. Widzę wasze pytania. Są super. I Q&A będzie pewnie po świętach, jak spróbuję go, ogarnę go i będę miał czas, żeby to nagrać, ale będzie na 100%, obiecuję wam, nie? Trochę więcej rozumiesz, Kinga, super. Cieszę się, Julita, że czujesz, że ci egzamin dzięki mojej pomocy pomoże. To co? Mówi do was, jak zwykle, wasz ulubiony, jedyny, pan Belfer, czyli najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. Bardzo miło było was gościć w mojej oto tutaj sali internetowej na tym live'ie i do zobaczyska całkiem niedługo, bo przed nami odcinek 8. Także arrivederci, do zobaczycha, ciao. Nie przesadzajcie z tymi perełkami, bo wiecie, jeszcze się będę zaczerwienię się albo coś. Korzystajcie z tego, pamiętajcie, ta wiedza jest dla was, dla ciebie. Dla ciebie i dla ciebie. A mówcie mi i piszcie mi, czy wam dobrze poszło na sprawdzianach i na kartkówkach. I mówcie innym, że jestem. Niech po prostu się posypią fajne oceny z tej chemii, bo ona naprawdę, musimy ją odczarować. Po prostu ona nie może być najstraszniejsza w szkole, bo po co? Widzicie, że ona jest prosta. Włącz myślenie, niech ci się chce i będzie super. To co? Widzimy się niedługo. Ciao. Dari, dari, tu, tu, tu.